Witajcie moi kochani, z tej strony Kasia Podróż Mistyczna. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na czytanie, na kolejne czytanie. Zanim zacznę, słuchajcie, chciałabym Wam bardzo podziękować za to, że wspieracie mój kanał, że tutaj zaglądacie, że dzielicie się swoimi uczuciami, przemyśleniami, wysyłacie mi piękne maile, zostawiacie komentarze, subskrybujecie. Dziękuję Wam za to bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj chciałam zrobić takie czytanie, którego zadaniem jest sprawdzenie energii dla każdego ze znaków. Czas jest w opisie pod filmikiem, także poszukajcie sobie swojego znaku. Znaku Słońca, znaku Księżyca, Wenus. Czasami jak nie znajdziecie informacji, które rezonują z Wami, słuchając Waszego znaku Słońca, słuchajcie, może taką informację znajdziecie przy znaku Księżyca na przykład, ale także sobie tam popatrzcie. Dobrze, moi kochani, zaczynamy. Pierwszy znak to bliźnięta. Będę, słuchajcie, tasować karty tutaj na wizjerze, także możecie sobie oczywiście to przewinąć. Dobra, dla bliźniąt. Dobrze, bliźnięta. Pod spodem macie cztery kielichy. To jest karta stagnacji. To jest karta bardzo wolnej energii. To jest karta energii zatrzymanej. Dlaczego? Bo tkwicie jeszcze emocjonalnie w przeszłości, bo jeszcze tam zaglądacie. To może oznaczać jakąś konkretną sytuację, to może oznaczać jakiś ból, przez który przeszliście, to może być przeszłość niedawna, to może być przeszłość daleka, tak? Jeszcze jesteście w przeszłości. Nie chcecie zamknąć jakiegoś rozdziału. Przyglądacie się tym trzem kielichom tutaj, a nie widzicie tego kielichu, który jest Wam oferowany z góry, tak? Bo Wy się koncentrujecie na tym, co było, czy na tym, co jeszcze jest. I pojawia się nowa możliwość, nowa szansa, czymkolwiek ona się objawia, czy objawi, ale Wy tego nie widzicie, bo Wy się skupiacie na czymś jeszcze z przeszłości. Jeśli dotyczy to miłości, to oczywiście weźcie te informacje, które do Was przemawiają, tak? To może być tak, że niektórzy z Was byli zaangażowani w sytuacje, w której pojawiła się energia trzecia. I pamiętajcie, energią trzecią może być ktoś, czyli mamy tak zwany trójkąt miłosny. To może być tak, słuchajcie, no dobrze, zanim pójdę dalej moimi myślami, to może dokończę moją pierwszą myśl, lubię tak czasami sobie skakać z myśli do myśli. Słuchajcie, no więc energia trzecia to może oznaczać osobę, ale energią trzecią niekoniecznie musi być osoba. To znaczy, to może być osoba, to może być na przykład rodzic, to może być na przykład przyjaciel, to może być grono znajomych, to może być nauk, to może być niezdrowe przyzwyczajenie, obsesje, chęć kontrolowania. Wszystko to, co w jakiś sposób wpływa na balans w danej relacji. Dość mocno odczuwam tutaj, że to mogła być jednak sytuacja, która dotyczy tak zwanego trójkąta miłosnego. Jeżeli tak, To może to mieć też taki, słuchajcie, troszkę głębszy podtekst. Może tutaj jest powtarzany schemat,
Może macie tendencję angażowania się w sytuacje, w których pojawia się energia trzecia. Czy to wy się stajecie tą energią trzecią? Czy ta energia pojawia się w waszej relacji z jakiegoś powodu, tak? Słuchajcie, karta czterech kielichów to jest też karta właśnie takiej bezsilności, tak? Tkwienia w tej energii stagnacji, poczucia bezradności, braku motywacji, poczucie niewiadomej, takie zagubienie trochę, tak? I przede wszystkim niechęć działania. O. To jest pod spodem. A wygląda na to, że słuchajcie, otwiera się przed wami nowy początek, as buław. Piękny nowy początek, ale się boicie. Zobaczcie, ten króliczek bardzo często sugeruje mnie osobiście lęk. On tak zagląda w ten nowy początek. I tak chce tam biec, a jednak się boi, tak? Zresztą króliki są bardzo płochliwe. Więc tutaj jest jakieś takie zatrzymanie się, pomimo tego, słuchajcie, że ten nowy początek przed wami się otwiera. 4 plus 1 daje nam to numer 5. 5 to numer zmiany, choć 5 to też numer konfliktu. Zobaczcie, karta sądu. Podjęcie tej ważnej decyzji o tym, że ja chcę ruszyć do przodu, że ja chcę wyjść z tej energii stagnacji, z tej energii utkwienia w czymś. Zobaczcie, znowu mamy trzy miecze. Ból serca, zranione serce, może nieszczęśliwa miłość. Niektórzy z was tutaj tkwią jeszcze w tej energii. I świat was wzywa do tego, że czas jest na to, żeby podjąć decyzję. Żeby odciąć się energetycznie. Żeby odnaleźć w sobie tą moc, słuchajcie, żeby ruszyć do przodu. Żeby podjąć tą decyzję tak wewnątrz siebie. Okej, dobra, zamykam ten rozdział, ruszam do przodu. Karta sądu to jest karta karmy, zakończenia karmy. To jest karta przechodzenia w nowy etap. To jest karta odrodzenia. Wybaczenia sobie, innym. Bo wtedy nie wiedzieliśmy lepiej. Dlatego, słuchajcie, przechodzimy przez pewne lekcje. Żeby zrozumieć, żeby się nauczyć. Żeby odkryć prawdę o sobie. Słuchajcie, to nie jest łatwe, tak? To nie jest łatwe. To dogrzebywanie się prawd, to wyciąganie tej prawdy na wierzch, to dostrzeżenie swoich, w cudzysłowie, błędów, tak? Schematów, którymi się kierujemy. Które są bardzo często nieświadome. I nawet jeśli stajemy się świadomi tych schematów, to oczywiście ta świadomość pozwala nam na dokonanie pewnych zmian, co nie oznacza, że jest to łatwe. No i zobaczcie, kolejna piątka. Konflikt. Pięć mieczy to konflikt, pokonywanie konfliktu. Więc może być burzliwie, tak? Wiecie, co teraz słyszę? Walka o siebie. Walka o siebie. Może jesteście gotowi o to, żeby zawalczyć o siebie, cokolwiek to oznacza, o to, w co wierzycie, o swoją wizję, o swój cel, o to, żeby wydostać się z jakiejś trudnej sytuacji. Dla niektórych z was będzie tutaj wymagany ogromny wysiłek, żeby dokonać zmiany. Numer 5 znowu. Zmiana, która nie jest łatwa. I zobaczcie, ale jak dokonacie tej zmiany, to czeka was 10 kielichów. Emocjonalne spełnienie. Spokój, harmonia. Być może dla niektórych z was oznacza to poznanie kogoś, z kim będziecie mogli tworzyć jedność. Z kim będziecie mogli budować te 10 kielichów, pracować nad nimi, rozwijać to.
Ale to wtedy, jak wy tutaj pokoju, jak wy podejmiecie decyzję, żeby uwolnić się od tego wszystkiego, czego się jeszcze trzymacie, a co już wam nie służy, co powoduje u was ból. Dobrze. Sens do czytania. Proszę, 9 mieczy. No właśnie. Zobaczcie, to jest to samo. To samo. 9 mieczy. Zobaczcie. Ta bezsilność, to poczucie bezsilności. Taka, wiecie, taka słabość w ruszeniu naprzód. 9 mieczy to jest pokonywanie iluzji. To znaczy bycie w iluzji, tkwienie w iluzji. I również pokonywanie tego, pokonywanie lęku. Słuchajcie, miecze to myśli. To, jak my postrzegamy daną sytuację, to, jak my postrzegamy siebie, to, jak my postrzegamy kogoś, to, jak my postrzegamy innych. 9 mieczy, słuchajcie, to jest też karta analizy. Analizy, dokonywania pewnej refleksji, chłodnej kalkulacji. Kierowanie się faktami. Kierowanie się faktami. Może jest czas, słuchajcie, na fakty. No. Słuchajcie, w takiej podświadomej, w podświadomości waszej, czyli ta karta znajduje się w pozycji, która mówi o tym, czego możemy być nieświadomi, a co tak naprawdę kieruje naszymi działaniami. Macie 4 monety, no właśnie. 4 monety może oznaczać kolejna, słuchajcie, kolejna czwórka. Kolejna czwórka, tak? Również bardzo wolna energia. 4 monety to właśnie trzymanie się, kurczowe trzymanie się czegoś. Trzymacie się czegoś, czego nie chcecie puścić. I to może dotyczyć różnych sfer waszego życia. To może oznaczać jakieś emocji, to może oznaczać jakieś niezdrowe zachowanie, to może oznaczać jakąś relację, to może oznaczać sytuację, w której odnajdujecie poczucie stabilności. Słuchajcie, my bardzo często trzymamy się pewnych sytuacji, które nie do końca sprawiają nam przyjemność, czy nawet nie chodzi tutaj o przyjemność, może źle się wyraziłam, które, w których nie czujemy tej pełni szczęścia, tak? Której wy chcecie. I my się trzymamy tego, słuchajcie, to mogą być wartości, które wyznajecie. To, w co wierzycie. Wasza tradycja, którą się kierujecie. To już musicie odnieść do swojej własnej indywidualnej sytuacji. Ale tutaj jest chęć trzymania się tego, bo boicie się wejść na nieznane terytorium, tak? Bo może boicie się odkrywania tej prawdy. Bo boicie się, że odpuszczenie tego, czegokolwiek się trzymacie, spowoduje utratę stabilności. No właśnie, ja nie wiem, czy ja dokończyłam ostatnią myśl. My się bardzo często trzymamy pewnych sytuacji, które nie powodują u nas poczucia szczęścia. I to nie chodzi o to, żeby sytuacje prowokowały u nas poczucie szczęścia, tylko to my sami poprzez tworzenie tej sytuacji wpływamy na kreowanie tego szczęścia. Również, tak? Bo oczywiście są też czynniki zewnętrzne, które należy wziąć pod uwagę. Wszystko działa na zasadzie współpracy. Ale tutaj właśnie jest lęk przed utratą tej stabilności. Bo nawet sytuacje, w których nie czujemy się szczęśliwi, ale są nam znane, powodują, że my mamy to poczucie stabilności, tak? Bo my wiemy, jak się po tym poruszać. 4 monety, słuchajcie, to może być też chęć budowania stabilności. 4 to przygotowywanie fundamentów, tak? Budowanie nowych fundamentów. I z tym wiąże się, słuchajcie, podjęcie ważnej decyzji. Wielu z was jest w kluczowym momencie życia. 7 monet. Dokonujecie refleksji, dokonujecie reinwentaryzacji, przyglądacie się swojemu życiu. Dla niektórych z was
to może odnosić się do pracy i do stabilności finansowej. Mamy 4 monety i 7 monet. 7 monet to praca. Praca, praca, praca. Ale mamy tutaj też, słuchajcie, zwiększanie tych finansów, tak? Bo z numeru 4 idziemy w numer 7. I co jest waszym celem, tak? Waszym celem jest właśnie to szukanie się prawdy. Więc wy może, słuchajcie, jesteście w tej energii i ona jest wam być może potrzebna, bo wy nie jesteście do końca pewni w tym momencie, wydaje mi się, w którą stronę macie ruszyć i wy się temu wszystkiemu przyglądacie. Wy poszukujecie prawdy, wy potrzebujecie odkryć jeszcze jakąś prawdę, która pomoże wam w podjęciu ważnej decyzji. I jak wy odnajdziecie to światło, to światełko w tunelu, to wy wtedy ruszycie do przodu. Także słuchajcie, ja wcześniej tutaj powiedziałam, że świat chce, żebyście podjęli decyzję i oczywiście tak, świat chce, żebyście podjęli tą decyzję. Ale wtedy jak wy będziecie, otrzymuję teraz taką informację, żebyście wy poczekali jeszcze na jakąś informację, że wy jeszcze wszystkiego nie wiecie. Dlatego jesteście w tej energii zatrzymania. Bo czegoś jeszcze nie wiecie i może czujecie to podświadomie. Nie wiecie, w którym kierunku ruszyć. Coś manifestujecie, bo to macie w najbliższej przyszłości. 3 buławy. Coś manifestujecie. I może trzeba jeszcze trochę poczekać i pobyć w tej energii, żeby nie wykonać pewnego ruchu zbyt wcześnie. Żeby nie podjąć tej decyzji zbyt wcześnie. Siedem monet. Karta boskiego czasu. Karta boskiego czasu. Także słuchajcie, bliźnięta. Ja wiem, że nie jest łatwo być w tej energii tutaj. To może, słuchajcie, oznaczać też takie zatrzymanie się w życiu, tak? Że nie ma, że jest poczucie, że nic się nie dzieje w moim życiu. Wy chcecie, żeby ta energia ruszyła i tak czujecie podświadomie, że ona już się zbliża, i jednocześnie ten brak ruchu w świecie fizycznym doprowadza was do poczucia właśnie tej bezsilności, bezradności. To jest takie oczekiwanie bez końca. Poszukujcie jeszcze. Nie przyspieszajcie procesu. Przygotowujcie się na podjęcie tej decyzji, ale jeszcze obserwujcie, bo ja mam wrażenie, że tutaj w waszym kierunku idzie jakaś informacja i ta informacja pomoże wam w podjęciu jakiejś ważnej decyzji, tak? I w manifestacji tego nowego początku. Karta Eremity Pustelnika może oznaczać też to, że waszym celem jest wejście w taką energię niezależności. Wejście w energię niezależności. Wyruszenia w swoją własną osobistą podróż. Albo może uwolnienia się od czegoś, bo wy wiecie, dokąd zmierzacie, tak? I wy potrzebujecie być w tej energii niezależności, żeby móc ruszyć w kierunku tej nowości, czymkolwiek ona jest. Dobrze, bliźnięta, na sam koniec jeszcze wyciągnijmy tutaj kartę. No właśnie, zobaczcie. Bubr. Ta karta bardzo często ostatnio wypada w moich czytaniach. Numer 27. Karta Bobra. Praca. Słuchajcie, to nie musi to oznaczać pracy zawodu, czy pracy, którą wykonujecie.
profesji, kariery, praca w takim szerokim tego słowa znaczeniu. Kochać swoją pracę to dar. Staraj się odnaleźć balans pomiędzy pracą i odpoczynkiem. Warto jest poszukać harmonii Twojej pracy z Twoim celem, tak? Czyli odnaleźć taką pracę, w której będziecie równocześnie jakby mieć poczucie, że spełniacie jakąś misję, czyli robić to, co kochacie. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, ale fajnie, jeżeli można połączyć te dwie rzeczy razem. Posiadanie pozytywnego umysłu odnośnie pracy, niezależnie od tego, czym ta praca jest i czy sprawia satysfakcję, jest zdrowe, czyli takie jest podkreślone pozytywne podejście do pracy. I tutaj mamy taką informację, która może się odnosić dla niektórych z Was. Ktoś może próbować jakby podważać Twoje umiejętności. Może jest czas na to, żeby stać się swoim własnym bossem, szefem, liderem. Tak? I słuchajcie, odnoście tą informację do Waszej osobistej sytuacji i traktujcie tą informację w taki szeroki sposób. Bo to podważanie Waszych umiejętności może dotyczyć różnych sfer Waszego życia. I ja myślę, że to jest bardzo ważne zdanie. Może jest czas na to, żeby stać się liderem swojego własnego życia. Wziąć odpowiedzialność za swoje działania. Odnaleźć w sobie tą moc, żeby ruszyć do przodu, tak? Żeby ruszyć do przodu i żeby wymanifestować ten nowy początek. I to jest to, co ja dla Was mam, moje kochane bliźnięta. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do usłyszenia następnym razem. I przechodzimy do raka. Dobrze, moje drogie raczki, pod spodem talii mamy dwie buławy. Planowanie, obmyślanie strategii, reflektowanie nad nowym początkiem, nad nową ścieżką, rozważanie nowych możliwości czy nowej możliwości, czegokolwiek to dotyczy. Dwie buławy. Numer dwa. Wybór. Dokonywanie wyboru. Przyglądanie się czemuś. Wierzę. No ciekawe to jest, bo przed chwilką robiłam czytanie dla bliźniąt i tam też pojawiły się numer trzy. Więc troszkę podobną sytuację mamy tutaj. Może jesteście, słuchajcie, bo pojawił się numer 2 i numer 3. Może tutaj następuje zakończenie cyklu, w którym był chaos, było zagubienie. Być może angażowaliście się w sytuacje, w których pojawiała się energia trzecia. To może dotyczyć relacji, nie musi. Nie musi, tak? I słuchajcie, energią trzecią, energia trzecia niekoniecznie oznacza osobę. Tak, to może być tak zwany trójkąt miłosny, ale to też może być na przykład przyjaciel, grono znajomych, praca, nałóg. Dla niektórych z Was tutaj może być wychodzenie z nałogu na przykład, tak? To jest może informacja dla niektórych z Was. Być może zbyt duże poświęcanie czasu. To dla Was albo dla kogoś w Waszym otoczeniu. Słuchajcie, wymieniajcie energię, jeżeli musicie. Bo te dwie karty mówią mi być może pojawia się tutaj problem alkoholowy, albo energią trzecią może być zbyt duże poświęcanie czasu
życiu towarzyskiemu na przykład. I ja tutaj nie kwestionuję, słuchajcie, życia towarzyskiego, bo oczywiście wszyscy jesteśmy istotami społecznymi, ale jeżeli coś wychodzi poza ramy balansu, to właśnie powoduje to tworzenie braków balansu, tak? Czy energii, w której nie ma balansu, albo ten balans jest zachwiany. To dla niektórych z Was. I tu mamy moment wieży. Moment przełomowy, słuchajcie. Karta świata, zakończenie cyklu. Zakończenie cyklu. Dla niektórych z Was to może oznaczać właśnie wychodzenie z relacji, zakończenie tej lekcji, która miała Was nauczyć być może poczucia własnej wartości. Wychodzenie z relacji, w której pojawiała się energia trzecia. I mamy tutaj rycerz kielichów, ryby. Rycerz kielichów, dobre wiadomości, miłość, wyznanie miłości. Albo ta miłość idzie w Waszą stronę, albo to Wy podejmujecie decyzję. Może jesteście w sytuacji, w której wybieracie na przykład pomiędzy dwiema osobami i dokonujecie pewnego wyboru, tak? Decydujecie się na zakończenie tej sytuacji konfliktu, dokonujecie wyboru i jesteście gotowi na ofiarowanie tego kielicha komuś. Być może, tak? Być może. Proszę. W sercu czytania mamy 10 mieczy. Zakończenie bolesnego cyklu. Cyklu, w którym był ból, w którym było rozczarowanie, w którym był lament. To może odnosić się do jakiejś specyficznej sytuacji, w której czuliście się tak. W której czuliście niesprawiedliwość. W której być może czuliście się ofiarą, tak? Może ten ból był nie do zniesienia. I to, słuchajcie, się kończy. To się kończy. Pięknie, słuchajcie, ojejku, no cudownie, raki, cudownie. Walczycie tutaj o siebie. Bo dostrzegacie jakąś prawdę. W końcu jesteście gotowi zmierzyć się z jakąś prawdą, której być może do tej pory unikaliście. Królowa mieczy nie boi się prawdy. Królowa mieczy wyraża tą prawdę. Czasem w taki bardzo oschły sposób. Królowa mieczy poszukuje harmonii wewnętrznej. Pięknie. Prawda i komunikacja tej prawdy. Słuchajcie, w Waszej podświadomości mamy kartę kapłana. To może oznaczać, słuchajcie, dla niektórych z Was jakieś zobowiązanie, tak? To może być małżeństwo, to może być jakaś relacja długoterminowa, to może być zobowiązanie odnośnie pracy, projektu. Coś długoterminowego, coś, co trwało przez jakiś okres czasu. Karta kapłana, słuchajcie, to jest też karta tradycji. Ona może oznaczać surowość, ona może oznaczać instytucja, ona może oznaczać ramy, struktury. Więc tutaj jest być może pokonywanie. Dla mnie karta kapłana bardzo często kojarzy się z taką kartą, która sugeruje nam wartości, których nauczyliśmy się, jak byliśmy dziećmi. Wartości, które przejęliśmy od naszej rodziny, od naszego środowiska szkolnego, od naszej religii, od otoczenia, w którym wychowaliśmy się, wartości, których nauczyliśmy się w naszych latach młodości. To są też takie wartości, które narzuca na nas społeczeństwo, jakaś struktura społeczeństwa. I to społeczeństwo możemy rozumieć w taki szeroki sposób, możemy rozumieć to społeczeństwo w taki sposób na mniejszą skalę, tak? Więc tutaj wydaje mi się, jest dostrzeganie jakiejś prawdy odnośnie tej energii kapłana,
I ta prawda wyzwala w was, słuchajcie, poczucie siły. Wy dążycie do tej energii królowej buław. Królowa buław to jest królowa, która zna swoją wartość. To jest królowa, która wierzy w siebie i wierzy w wyznawane wartości i wierzy w to, co sobą reprezentuje. I wy do tego dążycie. I w najbliższej przyszłości, słuchajcie, otwiera się przed wami przepiękny nowy początek. Potencjał na osiągnięcie sukcesu. Dla niektórych z was to może być, słuchajcie, awans. Awans. Niektórzy z was mogą otrzymać komunikację czy informację o tym, że macie szansę na awans, tak? Proszę. Która przynosi wam rozwój umiejętności, szansę na wykazanie swoich umiejętności. Dla niektórych z was, zwłaszcza jeśli odnosi się to do relacji, tutaj może być wybór pomiędzy dwiema osobami, tak? Mamy tutaj znak powietrza i znak ognia. Słuchajcie, ja mówię o energii. To może oznaczać, że ktoś jest spod znaku ognia na przykład, czy spod znaku powietrza, ale to może oznaczać, że dana osoba przejawia cechy charakteru tych energii. Czyli mamy tutaj takie znaki jak bliźnięta, waga wodnik, lew strzelec baran. Albo tutaj będzie komunikowanie czegoś komuś. Kto przejawia tą energię ognia, tak? To może oznaczać też, słuchajcie, odnowienie relacji. Rozpoczęcie danej relacji, w której już może jesteście, rozpoczęcie danej relacji na nowo. Wyjście z jakiegoś okresu nieporozumienia. 10 mieczy. Wyjście z okresu chłodu. Więc jeżeli byliście w jakiejś relacji i pojawił się okres, w którym był brak komunikacji, brak porozumienia, brak wzajemnego zrozumienia, to może oznaczać, że tutaj jest chęć wyjścia z tego i rozpoczęcia na nowo. Jeżeli nie jesteście w relacji, ale macie kogoś na myśli i jest tutaj separacja, jest i tak samo był jakiś moment chłodu, moment nieporozumienia, to znowu jest chęć wyjścia z tego, komunikacji uczuć. Tu komunikacja mi się dość mocno podkreśla. Gotowość na komunikację. Żeby wyjść z tego bolesnego cyklu, cokolwiek ten bolesny cykl tutaj oznacza. Koło fortuny, ruszyć tym kołem do przodu, tak? I znowu mamy tutaj numer 3, słuchajcie. Więc tak jak mówię, tu może być sytuacja, w której jest energia trzecia. Być może wybieracie pomiędzy dwiema osobami. To w relacji. Niekoniecznie, bo energią trzecią w relacji może być zupełnie coś innego. Właśnie na przykład nauk. I wy decydujecie się zakończyć ten rozdział, w którym była i może ciągle jest ta energia trzecia, czymkolwiek ona jest, bo ona powodowała jakiś ból i wy decydujecie, wy dostrzegacie w tym prawdę, pokonujecie, czy rozumiecie tą energię kapłana w taki głębszy sposób i dlatego, że ją rozumiecie, wy możecie to teraz zmienić, odnajdujecie swoją wartość i podejmujecie decyzję o nowym początku.
bo chcecie ruszyć tym kołem do przodu, bo wiecie, że wy macie moc. Ja tutaj odczuwam waszą osobistą moc. Wy jesteście tutaj tą małpką. Zobaczcie, jaka tutaj jest determinacja. Tu jest dokonywanie wyboru, bo koło fortuny to jest karta wielkich arkan. To może oznaczać działania siły, że tak powiem, poza naszą kontrolą, siły wyższej, siły boskiej. Ale ja tutaj bardzo mocno odczuwam waszą determinację i wasze zdanie sobie sprawy, że to wy macie moc decydowania. I wy tutaj decydujecie o czymś. I dzięki temu to koło waszego życia rusza do przodu. W dużo bardziej pozytywnym kierunku. Dobra, raczki. Jeszcze na koniec zobaczmy, co mają wam do powiedzenia karty tutaj. Przepowiedni czy rady. To samo co u... Proszę, ciekawe. To samo co u bliźniąt. Ta karta mówi o tym, żeby poszukiwać balansu pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Żeby może starać się podejść do pracy i słuchajcie, to może się odnosić do kariery czy zawodu, ale to może się odnosić do pracy w takim szerokim tego słowa znaczeniu. Podchodzić do tego z pozytywnym nastawieniem, że to jest ważne, niezależnie od tego, z czym ta praca się wiąże. Fajnie jest też poszukać pracy, która w jakiś sposób stałaby się też misją. Czyli pojawiłoby się takie spełnienie emocjonalne z wykonywanej pracy i również stabilność finansowa. Ale ta karta mówi też o tym, że może być ktoś wokół was i to słuchajcie, możecie być wy sami też, kto podważa wasze umiejętności w jakiejkolwiek sferze. I może czas na to, żeby stać się bossem, szefem, liderem swojego własnego życia. No właśnie. Bardzo silna osobowość. Ja wiem, czego chcę. Ja dostrzegam prawdę i będę działać na podstawie tej prawdy, żeby zakończyć ten cykl, w którym było cierpienie, ból, niezadowolenie, bo ja chcę nowego początku. Ja chcę osiągnąć sukces, tak? No właśnie. I to jest to, co ja dla was mam, moje kochane raczki. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Do usłyszenia następnym razem. I przechodzimy teraz do znaku lwa. Dobrze. Dobrze. Oj, oj. Oj, oj. Dobrze. Lwy. Pod spodem talii mamy tutaj energię czterech kielichów. Taka sama karta wypadła przy bliźniętach. Tkwienie w przeszłości. Czegokolwiek ta przeszłość dotyczy, ona może dotyczyć jakiejś konkretnej sytuacji, ona może dotyczyć sposobu myślenia, ona może dotyczyć sposobu postrzegania, to może dotyczyć sposobu odczuwania. Jeszcze jest ta energia stagnacji, zatrzymania, braku motywacji, jakiejś może bezsilności, a jeśli nie bezsilności, to powracania do przeszłości. Bo tutaj jest wam coś oferowane, tak? To jest, to może dotyczyć, słuchajcie, też życia emocjonalnego, relacji, ale niekoniecznie, niekoniecznie. Ten kielich jest wam podarowywany. Nowa możliwość, nowa sposobność, nowa szansa. Ale wy jeszcze się koncentrujecie tutaj na tym, na tych trzech kielichach. Na tych trzech kielichach. Jest, proszę, numer 8. Może jakaś lekcja, którą powtarzacie. Takie kręcenie się w kółko.
Osiem mieczy to karta poczucia uwięzienia, poczucia braku umiejętności czy braku sposobności na wydobycie się z jakiejś sytuacji. Ale słuchajcie, osiem mieczy, miecze to myśli. Bardzo często to uwięzienie czy to poczucie uwięzienia pochodzi od naszych własnych myśli. Być może tutaj jest zmiana, konieczność sposobu myślenia. I karta siły. Czyli odnajdywanie w sobie siły, żeby pójść w stronę wolności, żeby pójść w nowym kierunku. Dostrzeganie prawdy. Dostrzeganie prawdy. Królowa mieczy. Dostrzeganie prawdy odnośnie tego, czym dla mnie jest osobiste szczęście. Spełnienie emocjonalne. Poczucie pełni. Poczucie pełni, tak? Dobrze. W sercu czytania proszę. Trzy kielichy. Trzy kielichy, słuchajcie. Mamy numer 3. To może oznaczać sytuację. To jest ciekawe, bo do tej pory robiłam bliźnięta i rak i w obydwu tych czytaniach pojawiła się energia trzecia. I u Was to się znowu powtarza. Słuchajcie, bycie w sytuacji, numer 3, trzy kielichy, to może oznaczać bycie w sytuacji, w której pojawia się energia trzecia. Być może to jest ta lekcja, którą powtarzaliście kilka razy. Tak, energia trzecia, słuchajcie, może oznaczać osobę, ale niekoniecznie. W sytuacjach intymnych, w sytuacjach relacji intymnych, to może oznaczać trójkąt miłosny, tak? To wy stajecie się energią trzecią lub pojawia się ktoś, kto jest tą energią trzecią. Wszystko zależy od waszej indywidualnej sytuacji. Energia trzecia może oznaczać na przykład grono znajomych. Energia trzecia może być pracą, nałogiem, obsesją, chęcią kontrolowania, kompleksem. Wszystko to, co wpływa na zaburzenie balansu. Bo numer trzy, tutaj nie ma balansu. Słuchajcie, tutaj jeszcze mi się pojawia taka informacja. Trzy kielichy może oznaczać dążenie do harmonii. Dążenie do budowania relacji harmonijnych z innymi. Dążenie do tego, żeby wejść w okres świętowania. Reprezentowanego tutaj przez te 10 kielichów. I jeszcze jedna informacja mi się tutaj pojawiła. Bo numer 3 to jest też numer Trójcy Świętej. Mój kielich, Twój kielich i kielich boski. Proszę, co mamy w podświadomości? Jak tylko powiedziałam o kielichu boskim, proszę, as kielichów. To może być, słuchajcie, ta miłość wyższa, ta miłość boska, ta miłość duchowa, poczucie tego spełnienia na takim wyższym duchowym poziomie. Więc podświadomie wy dążycie do takiej miłości. A z kielichów to jest też potencjał na nowy początek, w którym będzie spełnienie emocjonalne. Zobaczcie. Od asa kielichów, czyli początek, to jest numer 1 do 10. Czyli może chcecie, dążycie do nowego początku, który da Wam szansę na tworzenie, na kreowanie tego emocjonalnego spełnienia. Czymkolwiek to ma się objawiać. To może być relacja, to może być spełnianie Waszej misji, to może być Wasza kariera, to może być sposób, w jaki żyjecie. I wszystkie te elementy razem wzięte, tak? A z kielichów dla mnie osobiście też oznacza miłość do samego siebie. Szacunek, branie pod uwagę moich własnych pragnień i marzeń. Wyrażanie tego, co czuję, wyrażanie tego, co myślę. Także to macie w podświadomości. No cudownie, słuchajcie, cudownie. W niedalekiej przeszłości, która jeszcze tutaj uderza, że tak powiem, w teraźniejszość, mamy 9 mieczy. Czyli było tutaj dokonywanie refleksji, słuchajcie. To jest troszkę podobna energia, tak? Do tej energii czterech kielichów. Dokonywanie refleksji. Dokonywanie chłodnej kalkulacji, analizowanie,
ale również bycie w energii lęku i bycie w energii iluzji. I pokonywanie tego. I pokonywanie tego, tak? Czyli macie 8 mieczy, 9 mieczy. Chcę powiedzieć, że wasze więzienie tkwi w waszych myślach. Zobaczcie, macie same kielichy, macie jedną kartę z buławami, poza tym macie same kielichy i miecze. Kielichy to emocje, miecze to myśli. Słuchajcie, ja tutaj odczuwam takie balansowanie się emocji i myśli. Poszukiwanie takiego wspólnego gruntu. Być może w przeszłości było tych emocji zbyt dużo. I nawet jeśli kierujecie się tą głębią, to być może uczycie się, żeby balansować to logiką. Bo emocje bardzo często, słuchajcie, przysłaniają nam prawdę. Jeżeli jest ich zbyt dużo, one kreują taką mgiełkę, która przysłania nam wizję, która przysłania nam jasność. I tutaj może jest takie właśnie... choć 8 mieczy i 9 mieczy to jest taka energia ciężka, oczywiście każda z kart ma swój pozytywny oddźwięk. I wydaje mi się, że tu były takie, może weszliście w jakąś sytuację albo wchodziliście w sytuację, w których było tych emocji tak bardzo dużo, że czuliście jakieś swego rodzaju uwięzienie. I to zmuszało was do poszukiwania prawdy. Zastanawiania się nad tym, czym jest dla was miłość. Czym jest dla was emocjonalne spełnienie. Co może wam przynieść emocjonalne spełnienie. Do czego dążycie? Proszę. Pięknie. Rycerz buław. Tutaj jest gotowość na nową przygodę. Wejście na nową ścieżkę. Cokolwiek to oznacza. Pełną parą. Z dynamizmem, z energią. Z pasją i inspiracją. Z pasją i inspiracją. Czyli tutaj jest dążenie do nowego początku. Do nowego początku. I co macie w najbliższej przyszłości? 8 monet. Praca. Praca. Czyli jeszcze tutaj jest wymagana praca. 8 monet dla mnie to jest praca nad samym sobą, czy samą sobą. Usprawnianie siebie, rozwijanie swoich umiejętności, cech osobowości albo umiejętności na przykład odnośnie zawodu, bo 8 monet może też oznaczać koncentrowanie się na pracy, pomnażanie swojego majątku, budowanie lub odbudowywanie swojej stabilizacji finansowej. I to macie w najbliższej przyszłości. Więc żeby być może dla niektórych z was wejście w ten nowy początek wiąże się jeszcze z pracą w najbliższej przyszłości. W najbliższej przyszłości. Dziewięć buław. Pokonywanie barier, pokonywanie swoich własnych limitów. 9 to jest też miłość bezinteresowna. 9 to jest też miłość kosmiczna. 6 buław. Słuchajcie, zwycięstwo. Zwycięstwo, chęć osiągnięcia sukcesu, determinacja. Dla niektórych z was może też oznaczać przewodzenie innym. Osiągnięcie sławy, osiągnięcie uznania od innych. I to niekoniecznie musi oznaczać jakieś szerokie grono. Może. To może oznaczać uznanie od rodziny, uznanie od znajomych, przyjaciół, uznanie od kogoś, uznanie w gronie pracy. Osiągnięcie jakiegoś statusu, słuchajcie, to są dwie bardzo pozytywne energie. To może też oznaczać spotkanie się dwóch energii, które przejawiają tę samą
mają w sobie tą samą charyzmę, czy podobną charyzmę. Zobaczcie, chęć przewodnictwa, tak? Tutaj jest taka determinacja, jest ta siła, jest ta moc, jest ten dynamizm, ta ognista energia. Może walka o wspólny cel. Może walka o wspólny cel. Może te trzy kielichy oznaczają współpracę. Ale pojawia się też u Was, słuchajcie, wieża. Karta księżyca. Moment przełomowy, dostrzeżenie prawdy, ocena sytuacji w sposób obiektywny. Branie pod uwagę opinii innych. Poszukiwanie prawdy, która zawsze gdzieś leży po środku. Więc tutaj, słuchajcie, ja mam wrażenie, jest jeszcze przed Wami ukryta jakaś prawda, której Wy nie w Waszej podświadomości. Albo w Waszej podświadomości jest ukrytego coś, co będzie się ujawniać i to Wam przyniesie oświecenie, nowe zrozumienie. To może też oznaczać, że to może też oznaczać jakieś czynniki zewnętrzne, tak? Jakąś sytuację, która się pojawi na przykład i która zmusi Was do wejścia w ten nowy cykl. Karta sądu. To może też oznaczać, słuchajcie, że przygarniacie do siebie tą energię króla mieczy, czyli macie i królową, i króla mieczy, czyli to jest ten właśnie obiektywizm, to poszukiwanie prawdy. Król i królowa mieczy, to może oznaczać parę, ale to może oznaczać parę, to może też oznaczać, słuchajcie, komunikację pomiędzy dwiema osobami, to może też oznaczać równoważenie się energii męskiej i żeńskiej w Was samych. Dostrzeganie tej prawdy, która była ukryta, wychodzi na jaw, to znaczy prawda, która była ukryta, wychodzi na jaw, czyli jest dostrzeganie tej prawdy, bo przygarniacie do siebie energię króla mieczy i to Wam pozwala na wejście w nowy cykl, na odrodzenie się, na wybaczenie sobie i innym, na dokonanie ważnej decyzji, czy na dokonanie ważnego wyboru, na podjęcie ważnej decyzji. Dobrze, moje drogie Lwy, na sam koniec jeszcze wyciągnę Wam kartę tutaj jakiejś wskazówki czy rady. Zobaczcie. No, ta karta bardzo często kojarzy mi się właśnie z przewodnictwem innym. Zobaczcie na tego kreta. Tak? Tutaj jest, tutaj widać to przewodzenie innym. Ale kret, słuchajcie, to jest też takie zwierzątko małe. Co mi to mówi? Że tu niekoniecznie oznacza to, że Wy stajecie się takim liderem. Wiecie, jak kiedyś się szło na przykład na wojnę, to mamy tych przewodników, tak? Mamy tych generałów, którzy są takim liderem. Taki, jak to powiedzieć, brakuje mi słów, taki stereotyp, słuchajcie, lidera, tak? To może oznaczać to, że Wy wchodzicie na przykład na jakiś, nie wiem, na przykład otrzymujecie jakiś awans, czy stajecie się liderem jakiejś grupy, czy stajecie się liderem jakiejś społeczności, czy stajecie się liderem rodziny. Ale to może też oznaczać po prostu bycie liderem poprzez to, kim jesteście. Dzielenie się swoim doświadczeniem i kierowanie, pomaganie innym w ten sposób. Czyli współpraca z innymi, bycie wśród innych. I w ten sposób, i poprzez współpracę z innymi, pomoc
sterowanie, kierowanie, wpływanie. Poprzez Twoją obecność ja wpływam na innych i w ten sposób jestem dla innych liderem. O! Tak? Dwa różne typy przewodnictwa. Zresztą przeczytam Wam tą kartę. Numer 16. To ciekawe, bo numer 16 to jest też numer wieży tarotowej. Odpowiedzialność. Czy bierzesz na siebie odpowiedzialność? Czy winisz innych i zwalasz winę na czynniki zewnętrzne, tak? Słuchajcie, to jest coś, co my robimy bardzo często. My nie lubimy brać odpowiedzialności za swoje własne działania. My lubimy winić czynniki zewnętrzne, tak? I ja nie mówię, że te czynniki zewnętrzne na nas nie wpływają. Oczywiście, że wpływają. Ale po drugiej stronie sytuacji jesteśmy my. I my na pewne sytuacje pozwalamy poprzez naszą postawę, poprzez nasze myśli, poprzez nasze uczucia, poprzez nasze reakcje. To my pozwalamy. Jeżeli ktoś mną manipuluje, tak? Jeżeli ja jestem tego nieświadomy, no dobrze, może trzeba poszukiwać tej świadomości. Ale jeżeli ja jestem świadomy danej manipulacji, i ciągle na tą manipulację pozwalam, to dobrze. Manipulacja, która do mnie przychodzi, czyli ten czynnik zewnętrzny, czymkolwiek ten czynnik zewnętrzny jest, czy kimkolwiek, czy ktokolwiek tą manipulację, że tak powiem, kieruje w moją stronę, no to tak, oczywiście, należy wziąć to pod uwagę, ale po drugiej stronie jestem ja. Jeżeli ja jestem świadomy czy świadoma tego, że ktoś mną manipuluje i ja na to pozwalam, to ja na to pozwalam. Czyli ja tutaj kreuję tą sytuację. Czyli to wzięcie odpowiedzialności łączy się z tym, żeby zdać sobie sprawę z tego, w jaki sposób ja przyczyniam się do kreowania pewnych sytuacji w moim życiu. Bo świadomość pozwala na to, żeby to zmienić. Dobra, bo się rozgadałam. Powinien być tutaj balans pomiędzy odpowiedzialnością za innych i za samego siebie, czy za samą siebie. Ktoś może nie szanować swojego własnego słowa, tak? Czyli to może być ktoś, to możecie być wy, słuchajcie. I tutaj pisze o tym, żeby rozwijać altruizm. Uczenie innych umiejętności, których mistrzem się stałeś czy stałaś, jest wysoko doceniane. Czyli tutaj, tak jak mówię, słuchajcie, wielu z Was będzie wchodzić w taką pozycję liderów w różnej formie i będziecie uczyć innych, jakiejkolwiek sfery będzie to dotyczyć. I to jest to, co ja dla Was mam, moje drogie lwy. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia następnym razem. Dobrze, i teraz mamy pannę. Panna. Drogie panny, zobaczmy, co wy tutaj macie. Proszę, karta balansu pod spodem talii, dążenie do równowagi, utrzymywanie tej równowagi, utrzymywanie balansu. Karta równowagi to też karta boskiego czasu, tak? Boski czas, cierpliwość, wstrzemięźliwość. Cierpliwość, wstrzemięźliwość. No, tutaj odczuwam, słuchajcie, panny, jakiś ruch w pozytywnym kierunku i zakończenie. Zakończenie czegoś. Albo oczekujecie, albo wymagana jest cierpliwość odnośnie zakończenia czegoś. I to jest tak, jakbyście byli w takiej energii stagnacji. Karta kapłanki to jest karta energii żeńskiej, to jest karta wysokiej intuicyjności, to jest karta mistycyzmu, to jest karta też oczekiwania.
i niewiadomej. Czyli coś, ja mam wrażenie, że tutaj jest oczekiwanie na zakończenie się jakiegoś cyklu, żebyście, moje drogie panny, mogli ruszyć do przodu. Karta rydwanu. Ale jest jeszcze wymagana jakaś cierpliwość, karta równowagi. W sercu czytania, moje drogie panny, wieża. No proszę, wieża w samym sercu czytania. Wieża może oznaczać, słuchajcie, pojawienie się nowego zrozumienia, nowej świadomości, przewartościowanie, zrozumienie czegoś w taki głębszy sposób. Wieża może też oznaczać, słuchajcie, jakąś sytuację, która może pojawić się niespodziewanie, która spowoduje ten ruch energii. Czasem dość gwałtowny ruch energii. Bardziej odczuwam tą wieżę jako zrozumienie czegoś. Moment przełomowy, o, moment przełomowy w życiu. Mamy dwie tutaj karty o dość szybkiej energii. Rydwan i wieża. Może to będzie moment przełomowy, który pojawi się w dość szybki sposób, w sposób niespodziewany, słuchajcie, bo ja czuję to dla wielu z Was to będzie, to znaczy dla każdego z Was ta wieża będzie wyglądać inaczej. I nie bójcie się tego słowa wieża, bo wieża tarotowa zawsze wprowadza w nas niepokój. Tak, to faktycznie mogą być wydarzenia, które stają się dla nas wyzwaniem, tak? Które powodują jakieś trudności w naszym życiu. Aczkolwiek ja odczuwam tą wieżę dość pozytywnie, że to będzie taki moment przełomowy, że Wy sobie tak czekacie, podświadomie gdzieś czujecie tą zmianę, tą transformację, to zakończenie i nagle bum, jesteście wyrwani ze snu, tak? Rydwan, i ruszacie do przodu. I ja tak właśnie odbieram tą wieżę. Co jest w Waszej podświadomości? Karta sądu, no właśnie, proszę, same wielkie arkana. Moment przełomowy, macie dwie karty momentu przełomowego w życiu. I tak jak mówię, dla wielu z Was to przejście, to znaczy ono nie jest gwałtowne, bo ja mam wrażenie, że Wy oczekujecie na ten nowy cykl, na rozpoczęcie tego nowego cyklu. I Wy podświadomie czujecie, że ten nowy cykl już jest tuż za rogiem, a się nie pojawia, tak? I Wy w tym czasie, to znaczy odczuwam swego rodzaju frustrację i brak cierpliwości, ale poszukujecie tej cierpliwości jeszcze, tak? I oczekujecie z tą głęboką wiedzą tego, że ten nowy początek idzie. I tak jak mówię, że mam wrażenie, że ten początek tak przeskoczy, że nagle coś się wydarzy takiego pozytywnego, co spowoduje zakończenie tego starego cyklu, zamknięcie drzwi i ruszenie taką pełną parą do przodu. Karta sądu. To jest w Waszej podświadomości też. Wy chcecie wejść właśnie w ten nowy cykl. Wy chcecie tego momentu przełomowego, bo jest już na to czas. Wy chcecie tego odrodzenia, Wy chcecie tego sądu ostatecznego, tak? W przeszłości cesarzowa. Zobaczcie, znowu tutaj mamy oczekiwanie. To jest oczekiwanie tutaj i tutaj. Bardzo silna energia żeńska, która jest swego rodzaju pasywnością. Pasywność, ale nie taka, słuchajcie, negatywna pasywność. To nie oznacza tego, że Wy nie działacie. Tylko to jest taka pasywność związana z pozwalaniem. Bo męska energia działa, ona dokonuje zmian, ona dąży do zmiany. Natomiast energia żeńska to jest taka energia oczekiwania. Tak, ja pozwalam na to, żeby ta zmiana do mnie przyszła. Bo ja już dokonałam pewnych działań, a teraz oczekuję. Tutaj jest to oczekiwanie, zobaczcie, tutaj jest to oczekiwanie na ten moment wieży, na ten moment przełomowy. Manifestacja tego momentu przełomowego. Do czego dążycie? Ta sama karta, słuchajcie, wyszła w czytaniu lwa. Właśnie. Wy do tego dążycie. Wy chcecie wejść na nową ścieżkę. Wy chcecie tej nowej przygody. Wy jesteście na to gotowi.
i będziecie wchodzić w ten nowy początek z pasją. Tu będzie pasja, tu będzie inspiracja, tu będzie chęć działania. Wy na razie oczekujecie, ale jak wy przeskoczycie przez ten próg, to ruszycie pełną parą. To może też oznaczać, słuchajcie, na to, że wy oczekujecie na kogoś, tak? Zobaczcie. To może oznaczać, że wy oczekujecie na kogoś. To może być ktoś spod znaku ognia, lew, strzelec, baran. Niekoniecznie. To może oznaczać osobę, która tą energię przejawia. Słuchajcie, to może też oznaczać, że wy sobie tak siedzicie i oczekujecie, czujecie się komfortowo, jest spokój wewnętrzny, jest relaks swego rodzaju, jest akceptacja i nie spodziewacie się nawet, że coś nowego idzie w waszym kierunku. To może być projekt, to może być nowa możliwość pracy, to może być wyjazd, bo karta rycerza buław to jest karta podróży, to może być ktoś. I wy sobie tak siedzicie, a tu bum, pojawia się rycerz buław, tak? I to może być ta wieża. To są dwie bardzo szybkie energie. Dwie bardzo szybkie energie. No. I co mamy w najbliższej przyszłości? Proszę. Królowa buław. Czyli bardzo mocno, słuchajcie, pojawia się w waszym czytaniu znak ognia. Pojawia się też skorpion, ryby, bliźnięta i byk. Zobaczcie. Zobaczcie. Wy, słuchajcie, panny, ja tutaj odczuwam spotkanie dwóch energii. Bardzo silne, dojrzałe osobowości. Bardzo dużo pasji. Bardzo dużo pasji. I wy razem wchodzicie na nową ścieżkę. I słuchajcie, to mogą być, tak jak mówię, dwie osoby, czyli będzie tutaj kreowanie wspólnego bycia czy życia, czy nawet słyszę słowo misja, bo mnie buławy bardzo często kojarzą się z misją, zwłaszcza, że mamy tutaj też kartę sądu, dużo mamy kart wielkich arkan. Mamy raz, dwa, trzy, słuchajcie, cztery, pięć, sześć. Sześć, siedem. Siedem kart wielkich arkan, słuchajcie. Mamy razem dziewięć kart i siedem z tych kart to wielkie arkana. To świat decyduje o tym, że jest czas na to, żeby ta para, czyli dwie osoby, czy słuchajcie, dwie energie, czyli to możecie być wy i na przykład jakiś projekt, który idzie w waszą stronę. Czy projekt, nad którym może już pracowaliście i teraz będzie się rozwijać? Czy ten nowy sposób bycia? Że teraz jest już na to czas. I to będzie ta wieża. To będzie ten nowy początek. To będzie ten nowy początek. I dla wielu z was odczuwam tutaj, jest czas na stworzenie relacji. Czy to będzie relacja intymna, czy to będzie relacja oparta na misji, czy to będzie praca oparta na współpracy, w sensie takim nie jesteśmy razem w taki intymny sposób, ale razem pracujemy. Dla każdego z was to będzie wyglądać inaczej. Ale będzie w tym dużo pasji, słuchajcie, dużo pasji i manifestacji czegoś dobrego. Pięknie, pięknie. Dobra, panny, na sam koniec wyciągnijmy kartę. Piękno. Taka karta wam wyszła, zobaczcie. Piękno. I zobaczcie, macie zamknięte oczy, tak jak mówię. Wielu z was, słuchajcie, wy się nie spodziewacie czegoś. A piękno idzie w waszą stronę. 20. Piękno jest wokół nas. Jeśli tylko mamy odwagę to zauważyć. Świat przynosi nam wiele tego piękna. Pamiętaj również, że piękno jest subiektywne. Kochaj siebie najpierw i znaj siebie najpierw. Poszukuj piękna w sytuacji. Pytaj, a otrzymasz odpowiedzi. I to jest to, co ja dla was mam, moje drogie panny. Ściskam was mocno serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa. No i za teraz jest czas na wagę. Waga. Dobra.
Zróbmy teraz czytanie dla wagi. Waga. Proszę, moje drogie wagi, dwa kielichy pod spodem. Przepiękna energia może oznaczać miłość, która jest oparta na partnerstwie, wzajemności, wzajemnej współpracy, wzajemnego wspierania. Może oznaczać przyjaźń, może oznaczać kreowanie relacji opartych na równości. Dobrze. W sercu czytania, proszę. 10 monet. No właśnie, dążenie do tej obfitości. 10 monet to jest dla mnie karta długoterminowej relacji. Relacji, która ma w sobie potencjał stworzenia czegoś solidnego. Tworzenie rodziny. Więc to może się odnosić do relacji, ale to również może się odnosić, słuchajcie, do czegokolwiek innego. Do pracy, swojego własnego biznesu, projektu, nad którym pracujecie. Przepiękna energia, to jest karta obfitości. To jest też karta, słuchajcie, dla mnie rodziny. Czyli ona mi mówi bardzo często o tych tradycjach. I teraz odczytujcie słowo tradycja w takim szerokim znaczeniu, czyli wszystkie wartości, których nauczyliśmy się, jak byliśmy dziećmi. Nie tylko te wartości wyniesione z domu, ale również ze szkoły, z doświadczeń młodości, z doświadczeń pierwszej miłości, z religii, z otoczenia, w którym wychowaliśmy się. Tak, więc tutaj może jest rozumienie tego, a rozumienie czegoś, słuchajcie, pozwala nam na zmianę, na konstruktywną zmianę. No ale dobrze, w sercu czytania macie tą obfitość. W podświadomości 8 kielichów, odchodzenie. Czyli tak jak mówiłam, tu możecie odchodzić od pewnych wartości, na których budowaliście do tej pory wasze życie, waszą relację, waszą pracę. Odchodzenie, 8 kielichów. 8 kielichów oznacza, słuchajcie, może oznaczać odchodzenie takie fizyczne, ale może bardzo często oznacza też takie odchodzenie emocjonalne. Czyli zobaczcie, te 8 kielichów, one są pięknie poukładane. One są pełne. Tylko coś już nie działa. Coś już spełniło swoją rolę i ja jestem gotowy na coś nowego. Więc podświadomości jest odchodzenie. Odchodzenie. To może oznaczać odchodzenie od pewnej stabilności, którą zbudowaliście już, albo odchodzenie od czegoś, żeby zbudować tą obfitość. W przeszłości 6 mieczy. Zmiana postrzegania, zmiana sposobu myślenia. Ta karta jest z pozycji niedalekiej przeszłości, która jeszcze zahacza o teraźniejszość. Czyli jest dążenie do harmonii. To są miecze, słuchajcie. Zmiana sposobu myślenia, zmiana sposobu postrzegania. To moje myśli kreują moją rzeczywistość. Czyli dążycie do harmonii, moje drogie wagi. No cudownie. Zobaczcie, to jest wasz cel. 10 kielichów. Macie 10 monet i 10 kielichów. Odchodzicie od czegoś, bo pragniecie większej harmonii i pragniecie emocjonalnego spełnienia.
Wy chcecie tej pełni, wy chcecie czuć tą najwyższą harmonię, 10 kielichów. Więc to może oznaczać, słuchajcie, dążenie do czegoś zupełnie nowego, czyli zostawiam to, co zbudowałam. I ja nie mówię, że tak jak wspomniałam wcześniej, zostawianie takie fizyczne. To może oznaczać po prostu koncentrowanie się na czymś innym. Czyli biorę pod uwagę to, co zbudowałam i teraz rozwijam to w nowy sposób, tak? Albo zupełnie zostawiam to, co zbudowałam i idę dalej po coś nowego. Albo odbudowuję, ale to odbudowywanie wiąże się z odejściem od czegoś. Jezu, no zobaczcie, nie mogliście dostać lepszych kart. Cztery buławy. Harmonia, harmonia. Obfitość, obfitość. Idziecie w stronę wolności. Może podejmujecie właśnie jakąś trudną decyzję odejścia od czegoś, a może od kogoś, bo wy chcecie kolejnych dwóch kielichów, bo wy nie chcecie ośmiu kielichów. Bo one kiedyś was satysfakcjonowały, ale już nie teraz. Waszym celem jest 10 kielichów. I potencjał na najwyższą z miłości. Potencjał na harmonię, na spokój wewnętrzny, na wolność. Zobaczcie, macie tutaj karty. Słuchajcie, ja tutaj mogę łączyć się z grupą, która jest na ścieżce bliźniaczego płomienia. To może oznaczać, że wy odchodzicie od czegoś, bo wy przeszliście przez pewien rozwój i teraz wchodzicie w kolejny etap, który zbliża was do tego najwyższego potencjału. Macie tutaj karty bliźniaczego płomienia, tak? Czy bratniej duszy? Dwa kielichy, cztery buławy, 10 kielichów. I to jest w najbliższej przyszłości, słuchajcie. Cztery buławy to jest karta, która mówi nam właśnie o tej głębi połączenia z kimś, o tym głębokim uczuciu, o tej najgłębszej harmonii, o poczuciu wewnętrznego spokoju, o osiągnięciu sukcesu po ciężkiej pracy. Ja mam wrażenie, że dokonujecie ostatniego kroku w stronę tych 10 monet, 10 kielichów i 4 buław. No, praca, tak? Rycerz monet. Rycerz monet. Wy ciągle pracujecie nad tym, żeby dojść do tej energii czterech buław. Dość mocno pojawia mi się tutaj energia ognia, słuchajcie, wagi. Baran, strzelec, lew. Znak ziemi, byk, koziorożec, panna i znak wody. I znak wody, czyli skorpion, rak, ryby. Ja mam wrażenie wagi, że wy dochodzicie do pewnej jasności. Wy wiecie, do czego dążycie, wy wiecie, czego chcecie, macie poczucie klarowności i wy do tego dążycie. Jesteście nieugięci. To może też oznaczać to, że potrzebujecie siły, stanowczości, strategii, siły wewnętrznej, żeby od czegoś odejść, cokolwiek to oznacza. Cokolwiek to oznacza. Dla niektórych z was to może oznaczać jakąś stabilność. Stabilność z kimś. Bo tutaj mamy dwie karty,
które mówią mi o długoterminowości i nawet o rodzinie. Dobrze, moje drogie wagi. Wyciągnijmy jeszcze do Was dodatkową kartę. No i otrzymaliście kreta. I ta karta mówi nam o odpowiedzialności. Czy bierzesz na siebie odpowiedzialność? Czy lubisz winić innych albo winić czynniki zewnętrzne? Powinieneś poszukiwać balansu pomiędzy odpowiedzialnością za innych i za siebie. Ktoś może tutaj nie honorować swojego słowa. Rozwój altruizmu jest ważny. Uczenie innych umiejętności, których mistrzem się stałeś czy stałaś, jest tutaj bardzo ważne i doceniane. Czyli słuchajcie, wy będziecie się stawać, i teraz się uśmiecham, bo jak tylko to mówię, to patrzę na tego cesarza, którego chcący, niechcący położyłam w sercu czytania. Stajecie się liderem dla innych. I to może być taki lider, słuchajcie, w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, czyli stajecie się liderem jakiejś grupy, ale to może też oznaczać to, że wy się stajecie liderem poprzez współpracę z innymi. Poprzez to, kim jesteście, wy kierujecie innymi, wy sterujecie innymi. I może jest czas na to, żeby podjąć się tej odpowiedzialności. Może uciekaliście przed tą odpowiedzialnością. Dla wielu z Was też słyszę stawanie się liderem swojego własnego życia. I tego właśnie dotyczy ta odpowiedzialność. Jestem odpowiedzialny za siebie, za to, jak ja kreuję daną sytuację w moim życiu, jak moje wybory wpływają na tą sytuację i jak ja kieruję innymi. Odpowiedzialność za siebie i za innych. Jak ja wpływam na siebie poprzez moje działania i jak ja wpływam na innych. Dobrze, wagi. To jest to, co ja dla Was mam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. I przechodzimy dalej. Teraz mamy wszystkich spod znaku Skorpiona. Dobra, Skorpionki. Ruszamy do boju. Ruszamy do boju. Co my tu mamy dla Skorpiona? Co my tu mamy dla Skorpiona? Dobra, Skorpiony. Pod spodem król monet. Bardzo fajna energia. Stabilność, solidność, szczodrość, praktyczność, pragmatyzm. Być może skupianie się na dobrach finansowych, budowanie tej stabilności finansowej. To może oznaczać Was, to może oznaczać kogoś w Waszym życiu. To może oznaczać energię, która Was otacza. Dobrze. W sercu czytania Skorpiony, no właśnie, 8 monet. Praca. Praca. Czyli tak jak mówię, dla wielu z Was, słuchajcie, Skorpiony, skupiacie się na pracy. Skupiacie się na rozwoju swoich umiejętności, na usprawnianiu swoich zdolności, na rozwoju samych siebie. I to, słuchajcie, może się odnosić do kariery, do pracy, to może się odnosić do Waszego hobby, to może się odnosić do każdej dziedziny Waszego życia. Praca, 8 monet, to jest też, słuchajcie, praca nad samym sobą, nad swoim własnym charakterem. Praca, bo jest dążenie albo chęć utrzymania tej stabilności. Dobrze, co mamy w podświadomości? 9 buław.
Ja myślę, Skorpiony, że dla wielu z Was pojawiła się jakaś strata emocjonalna w niedalekiej przeszłości. Pięć kielichów. I Wy teraz koncentrujecie się na pracy. To może być takie, słuchajcie, uciekanie, w cudzysłowie uciekanie, radzenie sobie z tą stratą emocjonalną. Zobaczcie, Wy jesteście, ja odczuwam tutaj Waszą energię i tutaj, i tutaj. I to jest tak, jakby część Was odwraca się od tego i koncentrujecie się na czymś innym, bo w ten sposób radzicie sobie z pewną stratą, która pojawiła się u Was w niedalekiej przeszłości. Ta strata mobilizuje Was do pracy. To znaczy, ona może Was mobilizować do pracy w taki dosłowny sposób, że Wy się koncentrujecie na pracy. Bo ta praca pozwala Wam może zapomnieć. Może uważacie, że w tym momencie to będzie dla Was dobre. Koncentrowanie się na czymś innym. Ale ta strata emocjonalna powoduje też Wasz osobisty rozwój. Rozwój duchowy. Bo w podświadomości macie, słuchajcie, walkę. Tak? Pokonywanie tych ostatnich barier. Dziewięć buław. Bo chcecie, bo wy dążycie do pełni szczęścia, do harmonii, poczucia wewnętrznego spokoju, do wolności, do sukcesu. To jest karta osiągnięcia sukcesu po ciężkiej pracy. Wy się koncentrujecie na tej energii czterech buław. I ta praca, i macie nadzieję, że ta praca przyniesie Wam to poczucie spełnienia, tak? To poczucie harmonii. I w najbliższej przyszłości, moje drogie Skorpiony, macie dwie monety. Dwie monety to jest energia... Przede wszystkim dla mnie to jest energia balansowania, zwłaszcza w tej talii. Czyli dochodzicie do pewnej równowagi albo staracie się tą równowagę utrzymać. Taką równowagę wewnętrzną. Dwie monety może oznaczać też właśnie ciągle tą pracę. Czyli dążenie do większej stabilności finansowej. Dwie monety może oznaczać na przykład dwa różne zawody, dwie różne ścieżki, dodatkową pracę, dużo obowiązków, tak? Dużo obowiązków. Dwie monety może też sugerować wybór, taką trochę niewiadomą. Dwie monety to jest energia, słuchajcie, bardzo wolna. Ona sugeruje ostrożność, ona sugeruje rozsądek, podchodzenie do spraw w sposób praktyczny, pragmatyczny, analityczny. Czyli tutaj u Was, Skorpiony, bardzo mocno jest podkreślona praca. Praca i oczywiście traktujcie tą pracę w sposób taki szeroki, tak? Dla wielu z Was to może oznaczać zawód. Ta karta dwóch mieczy chce bardzo się ujawnić tutaj, bo ja ją widzę cały czas, jak tasuję karty. Słuchajcie, czyli macie wybór, jakiś wybór, stoicie przed jakimś wyborem. Nie tylko widzę tutaj wybór, nie tylko jest podkreślona energia pewnej rozwagi, roztropności, ostrożności, czyli nie przyspieszać tego procesu, ale również, słuchajcie, równoważenie się i odblokowywanie się. Pod spodem pojawiła mi się wieża. Moment przełomowy. Zakończenie cyklu. Może ta wieża wiąże się, ja odczuwam tą wieżę z tą stratą emocjonalną, czymkolwiek ona była dla Was.
Ta strata emocjonalna spowodowała u Was moment wieży. Czyli to jest taka energia, która zmusza nas do refleksji, która zmusza nas do przewartościowania, która zmusza nas do dokonania pewnych zmian. Ale to wszystko, słuchajcie, prowadzi Was, moje drogie skorpiony, do zakończenia jakiegoś cyklu i do wolności, do sukcesu, do sukcesu. Odkrywacie prawdę. Odkrywacie prawdę. Odkrywacie prawdę, Królowa Mieczy, jesteście gotowi, żeby zmierzyć się z tą prawdą i odcinacie się od tego wszystkiego, co Wam nie służy. Rycerz Mieczy to jest też rycerz komunikacji. Więc może tutaj planujecie komunikację z kimś, albo chcecie komunikacji z kimś i chcecie wyrazić swoją prawdę. Być może. Być może. Wiecie co, ja odczuwam u Was, skorpiony, taką walkę wewnętrzną trochę. Może jesteście w sytuacji, w której pojawiła się energia trzecia. Czymkolwiek ta energia trzecia jest. Energią trzecią może być ktoś, energią trzecią może być praca, energią trzecią może być niezdrowe przyzwyczajenie, energią trzecią może być zdanie sobie sprawy, że moje życie dotychczasowe już nie sprawia mi satysfakcji. Coś, co powoduje brak balansu w rzeczywistości, w relacji ze samym sobą, czegokolwiek dana sytuacja dotyczy. Ja tutaj widzę konflikt wewnętrzny. Z jednej strony jest trzymanie się tego, co było, a z drugiej strony jest chęć pójścia w stronę czegoś nowego. To jest tak, jak ja widzę dzisiaj te karty. I to kreuje jakiś konflikt wewnętrzny. Takie dwie siły się ze sobą ścierają i powoduje to moment wieży. I tutaj jest jakieś takie podejmowanie decyzji, tak? Czy ja chcę być w tym, w czym byłem, byłam i ciągle jestem, czy chcę ruszyć w stronę czegoś nowego? I to kreuje, słuchajcie, konflikt. Ja teraz odczuwam konflikt, taki wewnętrzne ścieranie się dwóch różnych energii. I tego właśnie dotyczy wybór. Przy kierowaniu się, przy podejmowaniu decyzji, słuchajcie, przy dokonywaniu wyboru, kierujcie się Waszą prawdą, Waszą autentycznością. Bądźcie jak ta Królowa Mieczy, która się tej prawdy nie boi. Odcinajcie się od tego, co Wam nie służy i dążcie do harmonii, tak? Zastanówcie się nad tym, co da Wam poczucie harmonii. To jest przepiękna karta. Co da Wam poczucie niezależności i wolności? I dla każdego z Was to pojęcie może mieć inne znaczenie, tak? W każdym razie zamykacie jakiś rozdział. Wydążycie, czy zdajecie sobie z tego sprawę, czy nie, wydążycie do zamknięcia jakiegoś rozdziału. Dużego rozdziału w Waszym życiu. I wiecie co? Ta wieża. Ta wieża i ten król... Król monet. Okej. Okay. Ja to teraz tak rozumiem, że Wy mieliście taką sytuację, może ciągle macie taką sytuację i nagle pojawia się ta wieża i powoduje zachwianie równowagi. Może pojawił się ktoś, może pojawiło się coś. Energia, której może nie spodziewaliście się i zachwiała Waszą równowagą i wprowadziła w Was dysharmonię. I wprowadziła w Was konflikt. I teraz Wy staracie się z tą energią poradzić. Ułożyć sobie to wszystko. Nie przyspieszajcie procesu. Poszukujcie równowagi. Karta równowagi to jest też karta boskiego czasu.
No, to może się odnosić, słuchajcie, do miłości. Albo do energii, która jest reprezentowana przez Królową Kielichów. Królowa Kielichów to miłość, to głębia miłości, to współczucie, to empatia, to energia uzdrowicielska. Może oznaczać kogoś, kto ma w sobie tak bardzo dużo miłości, kogo wy uważacie za takie uosobienie miłości. To może oznaczać was, że wy macie uczucia tutaj do kogoś bardzo głębokie. Ale mam wrażenie, że to jest, że wy to spychacie, że wy to spychacie do podświadomości. Nostalgia. No, jakiś ciężki wybór u was, Skorpiony, odczuwam. Jakiś ciężki wybór. Bycie pomiędzy dwoma światami. Bycie pomiędzy tym, w czym byliście do tej pory i w czym ciągle jesteście, i pójście w kierunku czegoś zupełnie nowego. Coś jakby pociąga waszą energię i wy chcecie pójść w stronę tego nowego, ale poczucie może odpowiedzialności, obowiązku, poczucie lęku trzyma was w czymś, co już zbudowaliście. To nie jest łatwy wybór, Skorpiony. To nie jest łatwy wybór. No dobrze. Wyciągnijmy jeszcze kartę dla was, taką dodatkową. Zobaczcie, czy ja nie mówiłam, że jesteście pomiędzy dwoma światami? Ja tą kartę bardzo często widzę właśnie w ten sposób. Bycie jednocześnie jakby w dwóch różnych światach. Dobra, 38. Przeczytajmy, co ta karta ma nam do powiedzenia. Lęk. 38. Lęk. Dla wielu z was też to jest świat, w którym jesteście, a to jest świat, którego chcielibyście. I albo wydaje wam się to niemożliwe, albo wydaje wam się to jakąś iluzją czy fantazją, której nie da się spełnić. Tylko teraz trzeba się zastanowić, czy faktycznie nie da się spełnić? Jeżeli się da, czy warto? Z czym wiąże tutaj się lęk? Dobra, 38. Przeegzaminuj swój lęk. Zwłaszcza lęk, który dotyczy inności, nieznanego i śmierci, czyli śmierć rozumiana jako transformacja. Choć może dla niektórych z was oznaczać to odejście do innego świata, z czymkolwiek to się wiąże. Może tutaj być problem z poczuciem odrzucenia czegoś. Wierzenia, wartości, osoby, miejsca. Czyli tak jak mówiłam, może to jest tak, jak ja odczuwam, że pociąga was coś nowego, ale boicie się odejść od tego, co już jest. Pamiętaj, że... I słuchajcie, to może oznaczać sytuację, ale to może oznaczać sposób myślenia, sposób odczuwania. Pamiętaj, że coś, co jest dziwne, niekoniecznie oznacza, że jest... Niekoniecznie oznacza, że nie może być piękne lub dobre. Wszyscy mamy jakąś misję do spełnienia. Upewnij się, że posiadasz odpowiednią informację, żeby mieć pełne zrozumienie sytuacji. Czyli tak jak mówię, te dwa miecze i dwie monety, nie przyspieszać tego procesu, Skorpiony. Bo jeszcze jakaś informacja będzie do was docierać. I jak dotrze, jak ta prawda do was dotrze, to będziecie w stanie podjąć decyzję. Albo to może też oznaczać, słuchajcie, może to, faktycznie może tak być, że jeszcze potrzebujecie jakiejś informacji. Ale to też może oznaczać, że wszystkie informacje już macie,
Tylko teraz konieczna jest analiza tych informacji i teraz rozróżnienie tego, czy dana informacja jest prawdą, czy jest kłamstwem. Czy ona wywodzi się z energii miłości i światła, czy wywodzi się ta informacja z energii lęku. Dobrze, to jest to, co ja dla Was mam, moje drogie skorpiony. I ruszamy dalej. Strzelec. Dobrze, idziemy w stronę strzelca. Strzelec. Ciekawe, strzelec. Macie taką samą kartę pod spodem talii jak waga. Więc może warto zaglądać do wagi. Dwa kielichy. To może oznaczać miłość opartą na partnerstwie, wzajemności, wzajemnej współpracy, przyjaźń, kreowanie relacji opartej na wzajemności, czyli następuje równa wymiana energii. Jest balans. Jest równowaga. W sercu czytania paść kielichów. Przepiękna energia. To jest energia serdeczności, otwartego serca, komunikatywności, otwarcia się przed innymi, gotowość na nowy emocjonalny początek. To może oznaczać taki początek, w którym ja jestem właśnie takim giermkiem. A giermek to jest energia młodziutka. To jest energia, która się uczy. Ja jestem uczniem. Miłości. Czyli może to oznaczać dla niektórych z Was, strzelcy, że uczycie się tego, na czym polega miłość reprezentowana przez te dwa kielichy. Miłość, która jest oparta na równej wymianie. No właśnie. I zobaczcie, pod spodem macie 6 monet. 6 monet może oznaczać brak równowagi, czyli ktoś daje więcej niż druga osoba i to może dotyczyć różnych relacji, słuchajcie, nie mówię tutaj tylko o intymnych relacjach. To może być relacja z pracą, to może być relacja w przyjaźni, to może być relacja z rodziną. Brak równej wymiany. Sześć monet może oznaczać też właśnie poszukiwanie tej harmonii i tej równowagi. W podświadomości, proszę, bardzo dużo kielichów, rycerz kielichów. Gotowość, może nie gotowość, ale chęć na miłość. Nie wiem, dlaczego chcę powiedzieć chęć na miłość. Może chęć wyznania miłości, chęć wyznania uczuć komuś, albo oczekiwanie na to wyznanie. Tu jest głębia, tak? Rycerz kielichów to jest rycerz, który ma w sobie głębię. Słuchajcie, pojawia nam się tutaj znak ryb. Mamy tutaj bardzo dużo wody. Ryby, skorpion, rak. Więc to może mieć dla Was jakieś znaczenie. I tak jak mówiłam, rycerz kielichów, on ma w sobie tą głębię, tak, tą intuicyjność, ale rycerz kielichów jest taki troszkę introwertyczny. Niekoniecznie lubi te emocje wyrażać. Jest nieco zamknięty, jeśli chodzi o te emocje. Tutaj jest przeżywanie tego w sobie samym, czy w sobie samej, w głębi. Trzymanie tych uczuć czasem, tak? Ale rycerz kielichów i paść kielichów też to dobre wiadomości. Dobre wiadomości. Tutaj dochodzi do jakiegoś dojrzewania, mam wrażenie. Dojrzewanie uczuć. Uczenie się tych uczuć. W niedalekiej przeszłości, która jeszcze dotyka o teraźniejszość, macie 3 buławy.
chęć manifestacji czegoś, oczekiwanie na coś. Może odwrócenie się od tego, co było, żeby ruszyć w nowym kierunku. Trzy buławy to jest karta pracy. Ta energia mówi o tym, że my już widzimy taki pierwszy sukces, ale to jest dopiero pierwszy sukces. To jeszcze wymaga pracy. Czyli moje drogie strzelce, wy dążycie do energii czterech mieczy. Czyli wy tutaj poszukujecie. Ja mam wrażenie, że wielu z was odwraca się od czegoś. Może odwracacie się od miłości, która was nie spełniała, bo poszukujecie tych dwóch kielichów, tej równości, tej równowagi. I dlatego, że wy tego poszukujecie, odwracacie się od tego, co było i idziecie w stronę nowego, ale żeby pójść w stronę nowego, wy potrzebujecie uzdrowić coś. Cztery miecze to jest karta uzdrawiania, leczenia, karta kreowania wewnętrznego dystansu do tego, co się dzieje w mojej rzeczywistości, tak, dokonywania refleksji, pozwalanie na zmianę świadomości, zbieranie nowej energii, gromadzenie nowej energii. To jest też karta, która mówi nam o separacji. Może potrzebujecie separacji z kimś, żeby się czemuś przyjrzeć, tak? Zobaczcie, w najbliższej przyszłości macie dwie buławy. Numer dwa, dokonywanie wyboru. Wchodzenie na nową ścieżkę, przyglądanie się czemuś. Planowanie. Karta świata. No, zakończacie jakiś cykl, słuchajcie, duży cykl. Zakończacie jakiś cykl i wchodzicie w energię cesarza. Czyli ta energia czterech mieczy, te refleksje, to analizowanie pozwala wam na ujrzenie światła. Cesarz oznacza klarowność, jasność widzenia. Ja wiem, czego chcę, ja wiem, do czego dążę. Czyli wchodzę w taką energię stabilności i stanowczości. Obmyślam strategię i planuję, bo chcę wejść na tą nową ścieżkę. Dla niektórych z was to może też oznaczać zakończenie jakiegoś cyklu. Cesarz może oznaczać na przykład partnera, ale niekoniecznie. Kogoś w waszym życiu. Ktoś, kto jest właśnie o takiej bardzo silnej osobowości, bardzo dużo męskiej energii, stanowczość, zdecydowanie, jasność widzenia, brak elastyczności, tak? Albo to może oznaczać, że wy idziecie w stronę cesarza. To może być ktoś spod znaku barana. To może też oznaczać uzdrowienie relacji. Ta separacja tutaj jest potrzebna, żeby uzdrowić relacje z tym cesarzem, tak? Karta gwiazdy. Karta gwiazdy. Więc dla każdego z was ta informacja będzie inna. Bo karta gwiazdy może też sugerować początek pełen nadziei, tak? Harmonia, miłość. Więc wy jako cesarz po tym okresie uzdrawiania wchodzicie w nowy cykl, w
w którym będzie poczucie harmonii, dążenie do spełnienia marzeń. Wybór. Choć wiele strzelce tutaj, a mam wrażenie, że niektórzy z Was dokonują wyboru. Dokonujecie wyboru. Dokonujecie wyboru odnośnie miłości. I może należy się przyjrzeć uczuciom, i temu, czy te uczucia nie kreują jakiejś iluzji, czy my nie żyjemy w iluzji, czy my nie żyjemy nostalgią, i szukać prawdy. Obie te karty mówią nam o prawdzie, o obiektywności i o sprawiedliwości. Dobrze, zobaczmy jeszcze, co nam tutaj wyjdzie dla Was, strzelce. Lewica. Lewica. I już Wam czytam, co ta karta mówi. 21. Ta karta bardzo często mi się kojarzy z kartą kapłanki. Czyli tarotowej kapłanki. Taka wysoka intuicyjność, mistyczność, energia żeńska, oczekiwania, pozwalania. Pozwalania. Jesteś chroniona czy chroniony. Jesteś zaproszony do tego, żeby nie bać się swojej autentyczności. Królowa Mieczy. Nie bać się swojej prawdy i nie bać się wyrażać swoich emocji. Żeby chronić innych, musimy nauczyć się rozwinąć siłę w samych sobie. A siła może wiązać się z wstrzemięźliwością, bo to jest część siły, albo z podejmowaniem się konstruktywnych działań, tak? Bo siła może przybrać różne formy, słuchajcie. Więc Wy tutaj uczycie się siły, dlatego Waszym dążeniem jest ta energia czterech mieczy. Zobaczcie, tutaj jest taka, we wszystkich tych kartach, tutaj jest ten pion, ten trzon, to opanowanie, ten spokój, ta siła wewnętrzna. To poszukiwanie prawdy i kierowanie się tą prawdą, tą głęboką prawdą. I Wy poszukujecie tej energii teraz. Wy nad tym lub z tym pracujecie, bo wcześniej było trochę takiego zagubienia emocjonalnego, wydaje mi się. Może emocje kierowały Waszymi decyzjami. I teraz Wy poszukujecie czegoś innego. Czegoś innego. Może dojrzewacie tutaj, słuchajcie, i jesteście gotowi na bardziej dojrzałą miłość. Znaki ognia boją się zaangażowania, zobowiązania, tak? Może uciekaliście przed jakimś zobowiązaniem, przed zaangażowaniem się i teraz Wasze priorytety się zmieniają, bo dojrzewacie, bo dostrzegacie w sobie inną prawdę. Coś, co było dla Was prawdą kiedyś, może nie jest już prawdą dziś. Widzę w tej karcie budowanie albo odzyskiwanie mocy, kierowanie się prawdą i autentycznością, opanowanie i spokój. I teraz chcę powiedzieć umiejętność sterowania tym ogniem, który jest w Was. To jest właśnie ta siła i moc. Czy ja mam tym ogniem działać? Ruszyć tym ogniem, czy ja mam ten ogień powstrzymać na chwilę? Bo obie te energie zawierają w sobie moc. To jest wykorzystanie mocy w inny sposób.
Czyli uczycie swego rodzaju balansu. I to jest to, co ja dla Was mam, moje drogie strzelce. I teraz przechodzimy do koziorożca. Koziorożec. Dobra, koziorożce, pod spodem talii macie 8 kielichów. Odchodzenie. Może to oznaczać odchodzenie takie emocjonalne. Odchodzenie od czegoś, co kreowało w Was stabilność. Z czymkolwiek ta stabilność się wiąże. Odchodzę od czegoś, bo nie spełnia mnie już to emocjonalnie, bo nie daje mi to satysfakcji, bo chcę ruszyć po kolejne 2 kielichy. Odchodzenie. Poszukiwanie prawdy. Poszukiwanie prawdy. Król mieczy. Obiektywnej prawdy. Przyglądanie się czemuś. Podejmowanie decyzji. Poszukiwanie sprawiedliwej decyzji. Może ta decyzja dotyczy nowego początku. Paść buław i karta głupca. Chęć zwycięstwa. Chęć zwycięstwa. Budowanie czegoś na nowych fundamentach. Zapomniałam tutaj o tych 3 kartach, słuchajcie, ale włóżmy je tak w talię i w sercu czytania macie kapłana. Kapłan to jest bardzo silna energia męska. To jest tradycja, to jest rytuał, to jest wiedza książkowa, to jest swego rodzaju struktura, rygor, surowość. Kapłan może oznaczać, słuchajcie, wartości, którymi kierujecie się w życiu. Kapłan może oznaczać instytucje, kapłan może oznaczać kogoś w Waszym życiu. Kapłan może oznaczać zobowiązanie, które macie w życiu, czy dotyczy ono relacji, czy dotyczy ono pracy, czy dotyczy ono czegokolwiek innego. Karta kapłana. W podświadomości macie rycerza mieczy. Rycerz mieczy to jest komunikacja, komunikacja, odcinanie się od tego wszystkiego, co mi nie służy. To są też pobudki altruistyczne, pobudki charytatywne, bezinteresowna miłość, poszukiwanie, zdobywanie nowej wiedzy, wchodzenie na nieznane terytorium. Bardzo silny intelekt, słuchajcie, i determinacja. I determinacja. Co macie w przeszłości? Słuchajcie, no, 4 monety, czyli to jest taka energia... Ona może oznaczać kurczowe trzymanie się czegoś. Bo coś kreuje poczucie stabilności w Waszym życiu. Albo coś kreowało do tej pory poczucie stabilności. To może być coś w świecie fizycznym, materialnym. To może być jakaś sytuacja. My bardzo często trzymamy się pewnych sytuacji, które nie dają nam nawet poczucia szczęścia, ale dlatego, że my znamy tą sytuację i my wiemy, jak się poruszać w tej sytuacji, ona kreuje poczucie stabilności, tak? I tutaj właśnie jest, wydaje mi się, że jest chęć odcięcia się od tego, bo to już nie służy. To mogą być wartości, którymi kierowaliście się do tej pory. Koziorożce. To mogły być wartości. To może być też, słuchajcie, poszukiwanie takiej bardziej dynamicznej energii. Bo rycerz mieczy to jest taka szybka, gwałtowna energia. Czasem bywa irracjonalna, nieprzewidywalna. A tu, zobaczcie, to jest zupełnie coś innego.
To jest takie bycie w miejscu, stanie w miejscu. Jest mi dobrze, jest mi wygodnie, jest mi stabilnie, jest mi komfortowo, ale czegoś może brakuje, tak? Czegoś może brakuje. No dobrze, zobaczmy dalej. 3. Trzy miecze. No właśnie, trzy miecze. Bardzo mocno tutaj pojawia się numer 3 w Waszym czytaniu. Trzy monety, trzy miecze. Więc możecie być w sytuacji, w której znajduje się energia trzecia. Bardzo mocno ten motyw dzisiaj przejawia się w czytaniach. Energia trzecia to może być osoba, czyli mamy tak zwany trójkąt miłosny, jeśli odnosi się to do relacji, to może być ktoś, z kim nie jesteśmy w intymnej relacji. To może być rodzic, to może być przyjaciel, to mogą być znajomości, to może być krąg przyjaciół z pracy, to może być praca sama w sobie, to mogą być jakieś kompleksy, brak wiary w siebie, obsesje, nałogi. Trzy miecze. Koziorożce, ja mam wrażenie, że Wy poszukujecie prawdy. W najbliższej przyszłości macie asa mieczy. As mieczy dla mnie to jest as prawdy. Takiej bezwzględnej prawdy. Autentyczności. Razem z rycerzem mieczy to jest odcinanie się od czegoś, co Wam nie służy, tak? Od czegoś, co kreuje, co powoduje brak balansu. Dlaczego tutaj jest 3? Moje kochane koziorożce. Ja tutaj odczuwam taką chęć zwalczenia tej energii trzech mieczy, z czymkolwiek ona się kojarzy. To jest energia bólu, cierpienia, zranionego serca, niespełnionej miłości, poczucia niesprawiedliwości, głębokich ran. I odczuwam budzenie się w Was takiej frustracji i determinacji, żeby odejść w końcu od tej energii, bo była ona w Waszym życiu zbyt długo. Zbyt długo trzymaliście się tego. Dla niektórych z Was słyszę tutaj nawet 4 lata. Jesteście gotowi naprawdę i na nowy początek. Poszukujecie sukcesu. Moje drogie koziorożce. I teraz zagonimy jeszcze tutaj na sam koniec. Wyciągnijmy dodatkową kartę. Rekin. No właśnie. Może wydobywacie się z jakiegoś otoczenia rekinów. Dobra, 36. Przeczytajmy, co ta karta mówi. 36. Cel. Jesteś perfekcyjnie uformowany do tego, do czego zostałeś stworzony. Jest ogromna moc w utrzymywaniu Twojego skupienia. Odkładanie czegoś jest tylko innym rodzajem, jest to tylko rodzajem lęku. Więc poruszaj się do przodu. Jesteś chroniony w trudnym zadaniu. Czyli słuchajcie, dla niektórych z Was ten kapłan może oznaczać przewodnictwo innym. Misja do spełnienia. Czymkolwiek ta misja jest. Przewodnictwo duchowe dla innych. Wyrażanie prawdy. I może jest czas na to, żeby ruszyć do przodu z tą energią, ale z jakiegoś powodu jest zatrzymanie. Jest to odkładanie. Jest niechęć odnalezienia w sobie tej mocy, odkrycia tej mocy, wykorzystania tej mocy.
Jest jakaś ucieczka przed prawdą. O, ucieczka przed prawdą. Lęk przed zwycięstwem. Może brak wiary w to, że możemy zwyciężyć, że możemy... Może jest lęk przed tą prawdą, tak? Teraz bardzo mocno odczuwam taką, słuchajcie, lęk przed misją. Misja może mieć, że tak powiem, różne formy, tak? To jest tak jakby w waszej podświadomości... W podświadomości macie, jest ta prawda dotycząca was, czy kogoś, czy czegoś, a wy się tej prawdy boicie. Bo wiecie, że odkrycie tej prawdy wiąże się z wprowadzeniem pewnych zmian. A zmiana zawsze prowokuje poczucie lęku, tak? Zawsze. No. Nie bójcie się nieznanego. Paś mieczy. Nie bójcie się nieznanego. Bo tutaj jest jakaś energia oszukiwania samego siebie. Sabotaż. Sabotaż. I konieczność uzdrowienia. Królowa kielichów. I sprawiedliwość. I sprawiedliwość. Tutaj dość mocno odczuwam energię mamy, więc dla niektórych z was ta relacja wymaga przepracowania albo uzdrowienia, wydaje mi się. Dobrze. Wodnik. Czas na wodnika. Wodnik. Moje drogie wodniki. 8 mieczy. Poczucie uwięzienia. Brak wiary w to, że możemy się wydostać z jakiejś sytuacji. Nasze myśli kreują nasze własne więzienie. Może jest tutaj konieczność zmiany sposobu postrzegania. Choć te miecze mogą też oznaczać pewne przeciwności, które musimy pokonać. Albo które może należy pokonać. Nigdy nic nie musimy. To mamy pod spodem talii. 8 monet. 8, 8. Numer karmiczny. Numer powtarzania lekcji. Numer błędnego, który mi się kojarzy z takim błędnym kołem. Niemożnością wydostania się z danej sytuacji. 8 monet. Praca. W sercu czytania mamy króla monet. Króla monet. Więc to czytanie może dotyczyć, słuchajcie, finansów, pracy, zawodu, kariery, budowania swojej stabilności. Bo król monet to jest król stabilności. Król, który jest szczodry, dzieli się z innymi, jest chętny dzielić się swoimi dobrami z innymi. I który koncentruje się na budowaniu tych dóbr materialnych, tak? Na tworzeniu tej obfitości w swoim świecie. W podświadomości 3 miecze. 7 buław. No proszę. Wiecie co? W podświadomości macie kartę 3 mieczy. 9 mieczy. Odczuwam coś takiego. Właśnie to powtarzanie się, tego cyklu. Ja pracuję, ja wkładam tyle wysiłku i nie widzę rezultatu, i nie widzę poprawy. Być może, słuchajcie, moje drogie wodniki, problem jest w sposobie myślenia. 9 mieczy. Negatywny sposób myślenia. Sposób, w jaki postrzegacie, w sposób, w jaki myślicie, w sposób, w jaki podchodzicie do pewnych rzeczy.
słyszę coś takiego, i tak mi się nie uda. Skąd może się to brać? Skąd może się to brać? Z jakich doświadczeń? Z dzieciństwa, z młodości? Gdzie jest źródło tych myśli? Bo to myśli, słuchajcie, kreują naszą rzeczywistość. Świat będzie nam próbował udowodnić, że to, co myślimy, czy to, co czujemy, jest prawdą. I jeżeli nam się wydaje, że nie uda nam się wyjść z danej sytuacji, to może właśnie my to manifestujemy, tak? Przyjrzałabym się tutaj mocno myślom, bo one kreują blokadę do waszej harmonii i do waszego szczęścia, karta Słońca. Bo ja odczuwam, słuchajcie, dużo pracy, dużo wysiłku. Może trzeba się przyjrzeć temu, i słuchajcie, tutaj to czytanie dość mocno kojarzy mi się z pracą, aczkolwiek możecie to odnieść do każdej innej sytuacji w swoim życiu, tak? Dużo wysiłku. Bardzo dużo wysiłku. Czuję taki mentalny wysiłek, fizyczny wysiłek, próba osiągania sukcesu, próba dążenia do czegoś lepszego, pokonywanie tych przeciwności. I jednocześnie odczuwam, słuchajcie, jakiś brak wiary w to. A dążycie do sukcesu, karta Rydwanu, chcecie ruszyć naprzód. To jest karta awansu, czymkolwiek ten awans jest. Karta ruszenia do przodu z tą energią. Karta osiągnięcia sukcesu. I w przyszłości wygląda na to, że to osiągacie. 9 kielichów. To jest karta, słuchajcie, takiego dość... Ona może sugerować dość wysokie ego. Ale ja odczuwam tutaj dumę. Jestem dumna z tego, co osiągnęłam i osiągnąłem, bo ja na to pracowałem. Odczuwam też jednak troszkę takie poczucie osamotnienia z jakiegoś powodu. Nie wiem dlaczego. To jest tak, że to osiągnięcie tego sukcesu niekoniecznie przyniesie wam poczucie takiego... Wiecie, jak czasem się spodziewamy, że jak coś osiągniemy, to będziemy czuć takie ogromne szczęście i później wkładamy w to tak dużo wysiłku. I jak dojdzie do tego spełnienia, to jesteśmy już tak zmęczeni, że nie mamy sił na to, żeby się cieszyć. Coś takiego tutaj czuję. To jest tak, jakby praca nad tym celem, do którego dążycie, nagle po osiągnięciu tego celu pokazuje wam zupełnie inną perspektywę i wy zdajecie sobie sprawę z tego, że to tak naprawdę nie daje wam poczucia szczęścia. Coś takiego tutaj odczuwam. No, ciekawe to jest. Zobaczcie. As monet. Zakończenie. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, ja czuję, że wy wychodzicie z tego przeklętego koła. Z tego przeklętego kręgu. Że wykończycie tą lekcję, że będziecie w stanie ruszyć naprzód. Czy to dotyczy pracy, czy to dotyczy jakiegoś marzenia, czy to dotyczy projektu, czy to dotyczy relacji. Otwiera się przed wami nowy początek. Tylko ja mam wrażenie, że cały ten proces był potrzebny tylko po to i tylko, słuchajcie, jest w cudzysłowiu, bo wszystko ma w sobie jakiś cel, żebyście dostrzegli to, że tak naprawdę to nie, że to, nad czym pracowaliście, nie daje wam poczucia szczęścia. Nie widzę tutaj wieży, ale ja odczuwam, ja mam taką wizję takiej wieży. Nagłe oświecenie. Nagłe oświecenie. Ale idziecie w stronę, słuchajcie, równowagi i zwycięstwa. Macie 6 monet, 6 buław, 5 monet. Pokonujecie tą energię braku. Czy oznacza to poczucie odrzucenia, opuszczenia, braku miłości na przykład, braku poczucia wartości?
niewiary w siebie, czy ta energia dotyczy braków finansowych. Dobrze, jeszcze na sam koniec wyciągniemy Wam twoje. Wyciągniemy Wam jedną kartę. Karta Ibisa. I ona mówi o uczeniu się. 22. Zdobywanie mądrości wymaga czasu, więc bądź cierpliwy. Bądź cierpliwy w tym procesie uczenia się i zaglądania wewnątrz. Kontynuacja nauki jest kluczem do wzrostu. Osiągniesz sukces. Każdy z nas posiada źródło mądrości, ale nie każdy dokonuje wyboru, żeby tej mądrości, żeby tą mądrość praktykować. Możesz kreować magię, ale bądź też świadom konsekwencji tej magii. I to jest to, co ja dla Was mam, moje drogie wodniki. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za chwilę. Dobra, i teraz przechodzimy do rybek. Ryby, pod spodem talii mamy cztery monety. To może oznaczać to, że się czegoś kurczowo trzymacie. Trzymacie się kurczowo jakiejś wartości, tego, w co wierzycie. Może trzymacie się jakiejś sytuacji, trzymacie się czegoś, co kreuje w Waszym życiu stabilność. Cztery monety może też oznaczać koncentrowanie się na pracy, na pomnażaniu majątku. Choć mam wrażenie, że to może się odnosić, to trzymanie się może się odnosić do tego, jak Wy pojmujecie miłość i czym jest dla Was miłość. I tutaj jest konieczne może odkrycie jakiejś prawdy i gotowość na to, żeby się z tą prawdą zmierzyć. Nie wiem, dlaczego dość mocno pojawia mi się tutaj energia mamy. Więc może dla niektórych z Was oznacza to, że ta relacja wymaga przepracowania i refleksji, bo tutaj może być jakiś klucz. Tutaj może należy, jest konieczność odcięcia się takiego energetycznego od tego, jak ta relacja funkcjonowała i jaki ona miała na mnie wpływ. Bo to może spowodować odblokowanie się. I słuchajcie, ta informacja Ona może siedzieć bardzo głęboko w podświadomości. Ja widzę, jak ten miecz się wbija głęboko w podświadomość. To jest tak głębokie, że Wy nie chcecie tego wydobyć na wierzch, bo wydobycie tego na wierzch kojarzy się z uczuciem bólu, tak? Ale to kreuje jakąś blokadę. To niekoniecznie musi być energia mamy. To może być... Odczuwam tutaj energię żeńską. I jak mówię żeńską, to mam na myśli kobietę. To może oznaczać partnera z przeszłości. To może oznaczać ogólnie relacje z kobietami. Tylko wydaje mi się, że była kobieta, która w jakiś sposób ta relacja z tą energią spowodowała jakiś schemat, utworzyła jakiś schemat, którym wy się teraz kierujecie, ryby. I teraz tak, w centrum czytania mamy dwie monety. No właśnie, dokonywanie wyboru. Balans, dokonywanie wyboru. Chcę wypaść karta koła fortuny. Czas na to, żeby ruszyć tym kołem do przodu, słuchajcie. Dokonywanie wyboru. Przyglądanie się temu wszystkiemu. To jest energia wolna, to jest energia roztropności, rozwagi, rozważności. I balansowanie, tak?
balansowanie. W podświadomości mamy 9 kielichów. No właśnie, do czego wy dążycie? Tak, takim motywem podświadomym jest, słuchajcie, odnalezienie emocjonalnej niezależności. Zrozumienia tego, że źródłem szczęścia jestem ja sam, czy jestem ja sama. Że ja nie potrzebuję niczego i nikogo do tego, żeby odnaleźć szczęście. I nie chodzi mi o to, słuchajcie, żeby nie kreować relacji, bo oczywiście bardzo nam są potrzebne relacje. Drugi człowiek. Tylko chodzi o to, żeby nie szukać tego źródła szczęścia w kimś. Bo to źródło szczęścia jest w nas samych. Więc tutaj jest budowanie niezależności. Odnajdywanie poczucia szczęścia, poczucia radości, harmonii, osiągnięcie sukcesu na tym polu emocjonalnym. No właśnie, w niedalekiej przeszłości mamy 7 mieczy. To jest taka karta, słuchajcie, dla mnie ciemności, zwłaszcza w tej talii. To może oznaczać angażowanie się w sytuacje, w których był jakiś fałsz, jakaś nieprawdziwość, jakieś kłamstwo. To może oznaczać kogoś, to może oznaczać kogoś, kto manipulował. To może oznaczać was samych. Słuchajcie, każda relacja jest odzwierciedleniem nas samych w jakiś sposób. Czyli zadać sobie pytania, gdzie tutaj sabotażuję samego siebie czy samą siebie? Gdzie jest we mnie jakieś kłamstwo? Gdzie kreuję iluzję? I tutaj bardzo mocno podkreśla mi się ta podświadomość, ta głębia, cień, praca z cieniem. Ja mam wrażenie, że niedługo wyjdzie na wierzch ta informacja i ona będzie wymagać przepracowania, żeby ją można było zintegrować. Kapłan. No i zobaczcie, w najbliższej przyszłości macie zamykanie cyklu, karta świata. Zamykacie cykl, wchodzicie w nowy cykl. Jest tutaj uczucie otwartości, uczucie takiego odblokowania się, uczucie lekkości, otwarcia się na innych, większą komunikatywność, otwarcie się na inne możliwości. Wzięcie pod uwagę innych możliwości. A dążycie do energii kapłana. Kapłan to jest taka energia, słuchajcie, bardzo silna. Dużo energii męskiej, tradycja, struktura, duchowość, wiedza książkowa. Więc może dążycie do zbudowania takiej silnej postawy, tak? Ja znam swoje wartości, ja wiem, jakimi wartościami się kieruję. Ja wierzę w to, w co wierzę. I jestem wierny temu, czy wierna temu. To może oznaczać też, że stajecie się przewodnikiem dla innych. To może oznaczać też, słuchajcie, pokonywanie tej energii kapłana. Bo energia kapłana to jest taka surowość. Ona oznacza właśnie wartości, tradycje, wierzenia, które zdobyliśmy na przykład w czasie dzieciństwa, w latach młodości. Nie tylko w rodzinie, ale również w szkole, w środowisku, w którym wychowaliśmy się, w kościele na przykład, tak, czy w religii. I jak to wszystko wpłynęło na to, kim jesteśmy i jak kreujemy swoją rzeczywistość. Poczekajcie. Ale odczuwam tutaj takie przede wszystkim, no właśnie, chcecie nowego początku. I wy do tego dążycie. Dążycie do tej stabilności, do takiego utworzenia swojego własnego trzonu, do zaprzestania tego rozchwiania, bo chcecie nowego początku, tak? Bo chcecie nowego początku. Dobrze, moje drogie ryby, wyciągnijmy wam jeszcze kartę na sam koniec. O, dobra. Proszę, i dostaliście obserwacja. Obserwacja. 25.
dokonaj kroku do tyłu, czy jak to się, zrób krok do tyłu, o, zrób krok do tyłu i po prostu obserwuj sytuację. Słuchaj i obserwuj, zanim zdecydujesz się na sposób działania. Ponieważ w danej sytuacji działanie szybkie Ci nie służy. Jesteś wspierany przez siły takie duchowe. Nie bój się, jesteś chroniony. No właśnie. Także słuchajcie, ostrożne podejście do danej sytuacji, przyglądanie się, tak? Bo być może otwiera się przed Wami, słuchajcie, może pojawił się ktoś w Waszym życiu, potencjalna królowa kielichów. I otwiera się przed Wami nowy początek. I Wy może chcecie się podjąć tego wyzwania, tak? Ale doświadczenie z przeszłości, w którym była manipulacja, powoduje, że Wy wchodzicie w energię dwóch monet. Czyli Wy się temu przyglądacie i taka jest sugestia. Nie spiesz się, przyglądnij się temu. Tak? Przyglądnij się temu. Może tutaj trzeba rozważyć to, czy nie ma w tej energii, w tej sytuacji, energii trzeciej. I bardzo mocno się pojawia dzisiaj ten numer 3 w czytaniach. Energia trzecia, słuchajcie, nie musi oznaczać kogoś. To może być nasze doświadczenie z przeszłości, to mogą być nasze lęki, to mogą być nasze negatywne myśli, to mogą być niezdrowe przyzwyczajenia. Przyglądajcie się temu, żeby nie powtórzyć cyklu, tak? Bo Wy widzicie potencjał w tym na coś stabilnego. Obie te karty mają w sobie stabilność. Paść monet to jest manifestacja nowego początku. To jest energia wolna, ale to jest energia praktyczna, pragmatyczna. Dokonywanie pewnych praktycznych kroków w kierunku tworzenia, kreowania danej sytuacji czy relacji. I karta świata to jest karta sukcesu. To jest karta sukcesu. I może właśnie takie ostrożne podejście powoduje, że Wy zamykacie ten cykl, w którym była energia trzecia. Proszę, bardzo dużo tych trójek i wyruszacie do przodu. Bo tak, słuchajcie, może ta relacja jest czymś, co daje Wam potencjał na nowy początek. A może to jest test tego, czy Wy rozpoznacie w cudzysłowie toksyczność, czymkolwiek ta toksyczność jest w danej sytuacji, tak? Bo ja tutaj widzę, słuchajcie, w najbliższej przyszłości macie zamknięcie cyklu i wejście w nowy cykl pełną parą. Rozwój, ekspansja, jestem gotowy, tak całkowicie gotowa na coś nowego. Pokonanie konfliktu. Więc słuchajcie, dla każdego z Was będzie to wyglądać inaczej. Jeżeli tutaj chodzi o pojawienie się kogoś w Waszym życiu na przykład, tej królowej kielichów, więc to albo jest jakiś test, w którym macie rozpoznać tą toksyczność, która pojawiała się w Waszej przeszłości i rozpoznanie tego pozwala Wam na całkowite uwolnienie się od tego cyklu, albo to może oznaczać po prostu, że ta osoba faktycznie jest już z tego nowego cyklu i tutaj będzie potencjał zbudowania czegoś i osiągnięcia sukcesu, tak? I tym samym zamknięcie rozdziału, w którym znajdowały się sytuacje, w których była energia trzecia. Czymkolwiek ta energia trzecia była. Dobrze, to jest to, co ja dla Was mam, moje drogie ryby. Dziękuję Wam serdecznie. I teraz przechodzimy do baranów. Do baranów.
Dobrze, barany. Pod spodem talii mamy kartę eremity pustelnika. To jest karta mędrca. To jest karta takiej izolacji z wyboru. Co nie oznacza, że się izolujecie od innych na przykład. Po prostu poszukiwanie czasu, żeby dokonać pewnych refleksji. Poszukiwanie prawdy. Rozróżnianie tego, co jest prawdą i iluzją. Kierowanie się swoim własnym światłem. To może oznaczać Was. To może też oznaczać kogoś w Waszym życiu, kto na przykład staje się przewodnikiem duchowym dla Was. Kto Was prowadzi. Może poszukujecie kogoś takiego. To może być osoba, to może być przewodnictwo w jakiejkolwiek innej formie. Książka na przykład. Film. Kurs. Karta eremity pustelnika to jest karta panny, czyli to może oznaczać kogoś spod znaku panny albo kogoś, kto taką energię uosabnia. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że tutaj dochodzi do jakiegoś dojrzewania. Zamykanie cyklu, 9 buław, pokonywanie barier, pokonywanie swoich własnych barier, może wychodzenie z energii, którą kierowaliście się do tej pory, 6 kielichów. To jest dla mnie karta takiej nostalgii, powracania do przeszłości, powracania do wspomnień. Energia, która może oznaczać trzymanie się czegoś, z lat na przykład dzieciństwa, młodości, czegoś, co podświadomie kierowało waszymi działaniami. I tutaj jest właśnie wychodzenie z tego, dojrzewanie i budowanie w takiej pełni niezależnej energii. 9-9, zamykanie cyklu. Karta cesarzowej. Energia byka. To może oznaczać was, to może oznaczać kogoś, kto pojawia się na waszej ścieżce. I teraz mamy tak. W sercu czytania 3 buławy. Praca. Oczekiwanie na coś. Manifestacja czegoś nowego. Dostrzeganie pierwszego sukcesu. Czyli tutaj już dostrzegamy ten pierwszy sukces, ale jeszcze jest wymagana praca. Oczekiwanie na wpłynięcie tego statku do portu. Tak? Czyli manifestacja czegoś nowego. Numer 3-3. Podświadomość w niedalekiej przeszłości. Ten numer 3 bardzo mocno pojawia się. No baranki, te karty macie takie troszkę... Jest tak, słuchajcie, wy chcecie ruszyć do przodu, 8 buław. Wy chcecie tego rozwoju, wy chcecie tej ekspansji, wy chcecie, żeby ta energia w końcu ruszyła. 8 buław to jest też komunikacja ze światem duchowym, tak? Otrzymywanie informacji ze świata duchowego. W przeszłości pojawia nam się 3 kielichy. To może oznaczać to, że dążycie do kreowania bardziej harmonijnych relacji. Że dążycie do tej energii szczęścia. Że dążycie do tej energii współpracy, bycia z innymi. Mamy tutaj jednak bardzo dużo tych numerów 3. Cesarzowa, numer 3. 3 kielichy. 3 buławy. Więc to może oznaczać, słuchajcie, że wy pokonujecie również sytuacje, w których znajdowała się energia trzecia. Ten motyw dzisiaj pojawił się chyba we wszystkich czytaniach. Może oprócz wodnika. I powtarzam, energia trzecia może oznaczać
tak zwany trójkąt miłosny, czyli angażowanie się w sytuacje, w których ta energia trzecia była. Może wy byliście energią trzecią, może pojawiała się ta energia trzecia w waszych relacjach. Energią trzecią może być rodzina, może być grono znajomych, może być na przykład niechęć zaangażowania się w relacje tak w pełni. To może być nałóg, niezdrowe przyzwyczajenia. Wszystko to, co kreuje jakiś brak balansu w danej relacji, bo numer trzy, tutaj nie ma balansu. I co jest ciekawe, to jest to, że wy chcecie tej ekspansji i jednocześnie blokujecie to, słuchajcie. Bo wy dążycie do tej energii ośmiu mieczy. Chociaż poczekajcie, zobaczmy, może tutaj będzie wychodzenie z tej energii, tak? Osiem mieczy. Czego tutaj jest ta energia ośmiu mieczy? Siedem mieczy, proszę. Jest tak, wiecie co ja tutaj czuję? Że wy chcecie ruszyć do przodu, ale siebie powstrzymujecie. Bo może jakieś doświadczenia z przeszłości trzymają was w tej energii uwięzienia. Słuchajcie, macie miecze i miecze. Miecze to myśli. Sposób myślenia, sposób postrzegania. Sabotaż. Lęki, iluzja, oszukiwanie samego siebie. Czyli ja mam wrażenie, że dążycie do tego, ale sabotażujecie samych siebie. Bo powracacie jeszcze do przeszłości, bo trzymacie się czegoś. Bo trzymacie się może sposobu myślenia, sposobu postrzegania, bo nauczyliście się jakiegoś schematu. O, przepraszam. Bo nauczyliście się jakiegoś schematu, tak? No i wprowadzacie w siebie, słuchajcie, w energię wisielca. Zatrzymanie się. Czyli chcecie ekspansji, a zatrzymujecie się. Coś idzie w waszym kierunku, a wy to zatrzymujecie. Być może jest to potrzebne z jakiegoś powodu, tak? Być może świat chce, żebyście się zatrzymali. Może coś manifestujecie i zastanawiacie się, czy to jest dla was dobre. Czy to jest to, czego wy chcecie? Czy nie ma w tym czegoś ukrytego? Wy się staracie zobaczyć, czy nie ma w tym czegoś ukrytego, tak? Bardzo dużo myśli, słuchajcie. Poszukujecie prawdy. Poszukujecie prawdy. Królowa Mieczy. Chcecie prawdy. Bo wcześniej tej prawdy nie widzieliście, a teraz chcecie prawdę. Czyli poszukujecie prawdy, zatrzymujecie się. Karta Wisielca. Wchodzicie w tą energię stagnacji, czy zatrzymania się świadomie. Miecze, miecze, miecze. A miecze to świadomość, to myśli. Bo chcecie zobaczyć, czy nie ma w tej sytuacji jakiegoś fałszu, który pochodzi od was samych lub od tej drugiej energii. I wy to robicie, zanim ruszycie naprzód. Bo to jest podświadomości. I w najbliższej przyszłości macie właśnie kartę Księżyca. Księżyc może też oznaczać pracę z cieniem. Czyli ta Królowa Mieczy może oznaczać jakąś informację, która do was dociera, którą niekoniecznie musicie lubić. To może być trudna informacja, to może być niewygodna informacja, ale jej wydostanie się na wierzch sprowokuje... być może chęć integracji tej informacji poprzez akceptację. Karta Księżyca. Czyli w najbliższej przyszłości jest ciągłe dokonywanie wyboru, przyglądanie się, niemożność podjęcia decyzji, równoważenie się. Karta równowagi. Poszukiwanie balansu. Dwa miecze. Ostrożność. Rozwaga, może
takie powolne odblokowywanie się, tak? Bo dla mnie ta karta jest odblokowywaniem się. Może, może ta informacja, która siedzi głęboko w podświadomości, powoduje wasze odblokowywanie się. Ja tutaj odczuwam taką bardzo ostrożną energię. Także baranki, ja mam wrażenie, że wy zamykacie jakiś rozdział. Chcecie ruszyć do przodu, ale jest jakieś zatrzymanie. I to zatrzymanie jest albo waszym wyborem, albo pochodzi z waszej podświadomości, bo wy poszukujecie tutaj prawdy. Dla każdego z was będzie to przebiegało inaczej. I w najbliższej przyszłości, słuchajcie, ja widzę ciągłe bycie w energii wyboru. Budowanie swojej siły, balansowanie, zamykanie rozdziału i poszukiwanie swojej własnej energii, karta cesarza. Wy jesteście w okresie uzdrawiania w tym momencie, karta gwiazdy. I powracania do siebie, do swojej własnej siły, do swojej własnej mocy, do swojego własnego elementu. Poszukiwanie jasności, bo cesarz to jest energia jasności, klarowności, podjęcia decyzji, omyślania strategii, planowania, stabilności. I na koniec wyciągnijmy wam jeszcze jedną kartę. Hiena. Ktoś dostał też tą kartę, nie pamiętam kto. Skorpion chyba. Słuchajcie, bycie pomiędzy dla mnie to jest karta bycia pomiędzy dwoma światami. Albo bycie jednocześnie w dwóch światach. To jest też karta prawdy i iluzji. Odróżnianie prawdy od fałszy, prawdy od iluzji, prawdy od fantazji. Karta też cienia i światła. Przeszłości i przyszłości. Wy jesteście w takim momencie przejściowym teraz. Słuchajcie, jest takie, zobaczcie, takie oczekiwanie. Energia cesarzowej to jest energia żeńska. To jest energia, która pozwala, która oczekuje. I zobaczcie, wszystkie te energie tutaj są... Tu jest takie dojrzewanie. Czy wy to widzicie? Dziewczynka, młoda kobieta i starsza kobieta. Czyli tutaj może należy powrócić do lat dzieciństwa i przeanalizować ten okres dojrzewania, okres wzrastania, okres stawania się kobietą, okres bycia taką dojrzałą kobietą. Co to oznacza? Co to oznacza? I to słuchajcie, ja mówię tutaj o kobiecie, bo oczywiście czytam karty, więc to może mieć, to czytanie może mieć szczególne znaczenie dla kobiet, ale oczywiście może mieć też znaczenie dla mężczyzn, bo ja po prostu odczytuję ilustrację. Ale my tutaj mówimy o energii. Więc to może się też odnosić do mężczyzn, słuchajcie. No, zobaczcie, to jest też ciekawe. Dopiero teraz zauważyłam, że mamy i cesarzową, i cesarza. Czyli mamy partnerów tutaj życiowych. Tutaj jest dążenie do tego, poszukiwanie tej duchowej łączności, tego dopasowania, tej wspólnej misji, czymkolwiek ta wspólna misja jest. Tutaj mamy boską parę i to jest też ciekawe, słuchajcie, bo jak wyciągnęłam te trzy kielichy i ta informacja też pojawiła się przy jakimś znaku wcześniej, że ja w tych trzech kielichach dostrzegłam też właśnie taką boską trójcę, tak? Świętą trójcę.
czyli jestem ja, ty i ta boska energia. To występuje, taka energia występuje właśnie w połączeniu bliźniaczych dusz. Dobrze, przeczytajmy tą hienę, 38. Nie będę już przedłużać, 38. Lęk. Lęk. Przeegzaminuj swój lęk, zwłaszcza lęk dotyczący inności, nieznanego czy śmierci, czyli śmierć rozumiana jako transformacja. Coś się kończy, żeby coś innego mogło się zacząć. Żeby coś innego mogło się narodzić. Tutaj może być jakiś problem z uczuciem odrzucenia. Czyli może też być konieczne odrzucenie czegoś, jakiegoś wierzenia, jakiejś wartości, osoby albo miejsca. Pamiętaj, że tylko dlatego, że coś jest dziwne, nie oznacza, że nie jest piękne albo dobre. Wszyscy mamy do spełnienia jakąś misję i w każdym z nas znajduje się jakiś geniusz. Bądź pewny, że masz właściwą informację, żeby coś zrozumieć w taki prawdziwy sposób, tak? Czyli może dlatego właśnie pojawia się ta energia tutaj zatrzymania, bo my poszukujemy tej prawdy. Bo może wcześniej skakaliśmy w pewne sytuacje. Bo może wcześniej kierowaliśmy się tym ogniem zbyt dużo. I nagle pojawia nam się tak bardzo dużo myśli, bo my chcemy zrobić teraz to w inny sposób, tak? Bo poszukujemy tej prawdy zanim się na coś zdecydujemy, zanim zdecydujemy się na tą zmianę. Czyli to może oznaczać, słuchajcie, ta informacja może oznaczać przyglądanie się temu wszystkiemu i poszukiwanie tej prawdy. To może też oznaczać to, że jakaś informacja z podświadomości chce się do nas przedrzeć. Zanim dokonamy jakiegoś wyboru. Czyli tutaj jest konieczność czy potrzeba zrozumienia czegoś w taki głębszy, szerszy sposób. I jak to zrozumienie się pojawi, to wy wtedy ruszycie pełną parą. I to jest to, co ja dla was mam, moje drogie baranki. I teraz robimy znak ostatni, czyli byk. Dziękuję wam bardzo serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Dobra, byk. No, moje drogie byki, pod spodem talii mamy 5 buław. To może oznaczać konflikt, to może oznaczać konflikt wewnętrzny, konflikt z innymi, pokonywanie granic, limitów, pokonywanie konfliktu, pokonywanie przeciwności. To może oznaczać sytuację, w którą jest zaangażowanych kilka osób. Spór, jakiś spór. 10 kielichów. No dobrze, zobaczmy. Może jakiś konflikt, który wpływa na poczucie twojego własnego szczęścia emocjonalnego, na twoje poczucie stabilności emocjonalnej. W sercu czytania, moje drogie byki, mamy wieżę. Ktoś też dostał taką wieżę właśnie w samym sercu. Nie wiem dokładnie kto, nie pamiętam. Wieża. Karta głupca i w najbliższej przyszłości. Dobra, moje drogie byki.
Czyli w podświadomości macie energię eremity pustelnika. Zagłębianie się w siebie, poszukiwanie prawdy, poszukiwanie oświecenia, poszukiwanie nowej świadomości, głębsze zrozumienie czegoś, kierowanie się swoim własnym światłem, może poszukiwanie rady od kogoś, komu ufamy, od kogoś, kto jest dla nas takim przewodnikiem. To może być osoba, to może być, może pojawić się taka rada w innej formie, tak? Książka, film, kurs, zdobywanie tej wiedzy duchowej, tak? Wiedzy, która pozwoli zrozumieć nas samych. Czyli tutaj odczuwam taki okres osamotnienia, ale nie takiego osamotnienia, które nam się kojarzy z takim odczuciem samotności. To jest takie poszukiwanie czasu dla siebie, żeby zrozumieć takie głębsze motywy, tak? I ta energia być może była spowodowana właśnie tą wieżą, która pojawiła się. A wieża pojawia się bardzo często niespodziewanie, bo wieża ma sprowokować zmianę, której się boimy, przed którą uciekamy. Wieża to też zrozumienie czegoś właśnie w głębszy sposób, tak? Pojawienie się tej nowej świadomości. Czyli dla wszystkich, dla każdego z Was będzie to wyglądało inaczej. Może właśnie bycie w tej energii eremity pustelnika powoduje zdobywanie tej nowej świadomości i rozumienie czegoś w głębszy sposób. Bo stoi przed Wami nowy początek. Karta głupca. Baran wodnik. Wy dążycie do tego nowego początku, słuchajcie. Wy chcecie ruszyć do przodu z nową, odnowioną energią, z wiarą, z nadzieją. Chcecie zrzucić ten bagaż, który dźwigaliście do tej pory, i ruszyć w nową podróż. Karta barana. I zanim to zrobicie, jest konieczne zamknięcie starego cyklu, karta świata. I to jest to, co dzieje się w najbliższej przyszłości, słuchajcie. Zamykanie cyklu. Otwieranie się na świat, otwieranie się na nowe idee, otwieranie się na nowe relacje. Bo na razie dokonujecie wyboru. To jest karta taka, dwie monety to jest karta rozwagi, roztropności, ostrożności, obserwacji. Poszukiwanie równowagi. Zobaczcie, dla mnie to jest poszukiwanie równowagi. Utrzymywanie tej równowagi. Zanim ruszycie do przodu. Może poszukujecie odpowiedzi odnośnie tego, co jest w stanie wykreować u Was, nie co, w sensie takim, nie, tu nie chodzi mi o to, że Wy poszukujecie jakiegoś zewnętrznego źródła Waszego osobistego szczęścia, tylko chcecie zrozumieć, co mogłoby Wam przynieść to poczucie pełni. To poczucie pełni. Dla wielu z Was ja tutaj słyszę też odchodzenie. Odchodzenie. Może zostawianie jakiegoś konfliktu za sobą. Ja tutaj czuję w tej karcie głupca takie odwrócenie się i zostawienie tego. Cokolwiek ta karta pięciu buław sugeruje czy symbolizuje. Ja tutaj czuję odchodzenie od tego, żeby odnaleźć to. Bo ja chcę tego. Ja nie chcę już być w tej energii pięciu buław. Ja chcę tej energii dziesięciu kielichów. I ja do tego dążę. I dlatego, że ja do tego dążę, ja się decyduję na nowy początek. Nie ma tutaj karty ośmiu kielichów. Przynajmniej nie pojawiła się do tej pory, ale to jest to, co ja dla niektórych z Was czuję. Być może z Was niektórzy też decydują się na to, żeby wyruszyć w podróż dookoła świata. I oczywiście traktujcie to tak dosłownie albo w cudzysłowie, tak? Może chcecie się przemieścić gdzieś, przeprowadzić gdzieś, zmienić miejsce zamieszkania.
Może opuszczacie coś, co było dla Was tą energią. Dom, który kreował w Was to poczucie 10 kielichów. Może decydujecie się na ten nowy krok. W nowym kierunku, tak? W nowym kierunku. I w tym wszystkim kierujecie się swoją intuicją i swoją kosmiczną wiedzą. Nowy początek. Jesteście gotowi na nowy początek. No, ja mam wrażenie, słuchajcie, że Wy teraz jesteście w tej energii takiej stagnacji, przyglądania się czemuś, dokonywania refleksji, dokonywania wyboru, 7 monet i będziecie się od czegoś odwracać, mam wrażenie. Patrzycie w nowym kierunku, to jest to, co ja widzę u Was, moje drogie byki. Patrzycie w nowym kierunku. Karta kapłanki bardzo często też sugeruje, słuchajcie, niewiadomą albo jakiś sekret, więc dla niektórych z Was to mogło być tak, że dowiedzieliście się o czymś, co spowodowało u Was wieżę, co spowodowało, że weszliście na tą ścieżkę pustelnika, co spowodowało, że stanęliście przed wyborem i wybieracie nową ścieżkę, zamykacie jakiś rozdział. Dobrze, moje drogie byki, pojawiliście się w swoim własnym czytaniu. Proszę, królowa monet. Powracacie do swojej własnej energii, poszukujecie tej energii praktyczności, pragmatyzmu, szczodrości, gospodarności, stabilności przede wszystkim. Zastanawiacie się, co zrobić z tą monetą, czymkolwiek ta moneta jest. Co z nią zrobić, albo jak ją zbudować. Dobrze, i teraz zobaczmy jeszcze, jaką dodatkową informację tutaj otrzymacie. Jaką Wy tutaj otrzymacie dodatkową informację? Moc. Proszę bardzo, moc. Numer 11. I już Wam czytam, co ta karta mówi. Numer 11. Moc. Jesteś wystarczający czy wystarczająca. Zasługujesz. Stój silny czy silna w konfrontacji z innymi. I trzymaj się swoich wierzeń. I utrzymuj swoje zdrowe granice. Bądź dumny z tego, co osiągnąłeś, czy osiągnęłaś. Ale pokorny w odzwierciedlaniu tego, tak? Czyli ta duma i pokora. I ja to jest to, co ja tutaj czuję, słuchajcie. To jest to, ta duma i jednocześnie... Nie wiem, ja w tej karcie widzę właśnie połączenie tych dwóch sił. Tej dumy i tej pokory. To odnajdywanie swojej mocy, żeby bronić tego, w co ja wierzę, niezależnie od tego, czy inni się z tym zgadzają, czy nie. Bo ja wiem, co mi przynosi emocjonalne spełnienie i ja do tego dążę pomimo wszystko. Z szacunkiem dla innych, ale też z szacunkiem dla siebie, a może przede wszystkim z szacunkiem dla siebie. Dobrze, byki, to jest to, co ja dla Was mam. Trzymajcie się cieplutko, dziękuję Wam bardzo. Słonecznego popołudnia Wam życzę i do usłyszenia następnym razem.